Panowie, zapraszam. Go live, jest, widzę napis. Dobra, cześć wszystkim. I mam ogromną nadzieję, że mikrofon działa. Niestety dzisiaj jesteśmy bez tego profesjonalnego mikrofonu i idzie to z laptopa. Witamy na 157. spotkaniu warszawskiej grupy .NET. Jestem Konrad, jest ze mną Maciek, jest ze mną Bartek, liderzy grupy. Zaczniemy. A, może powiem tylko oczywiście, że dzisiaj są ponad dwie prezentacje. Moja skromna, mały snack do 30 minut i klub programu Adama Async Internals. Adam trochę się spóźni, ale jedzie, dał nam znać, gdzieś utknął. Ale to się dobrze składa, że agenda naszego dzisiejszego spotkania jest dokładnie tak, jak jest na slajdzie, czyli zacznę ja od swojej prezentacji. Standardowo, nasz jedyny od wieloletni sponsor. Są dzisiaj z nami goście. Proszę. Pokazuję. Ja mam coś mówić? Tak, no jak już jesteście. No dobra. To my jesteśmy dzisiaj z Pawłem, którego nie widzicie. Pomachaj, Paweł, wszystkim. Przyszliśmy, żeby wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne oczywiście. No i jest jeszcze jedna wyjątkowa okazja. Mianowicie pożegnanie naszego Konrada, drugiego. Nie? Nie pożegnam? Za chwilę. Będę się prezent. A no dobra, to nie było. Nie było tematu. Jak jest ten slajd na widzicie? Komedia Paweł. Słuchajcie, nie, dobra, to żaden kontrakt nie odchodzi. Mamy slajd, tym razem świąteczny konkurs. Więc zachęcam, żeby pisać na czacie odpowiedzi na pytanie, które za chwilę zadam, albo zgłaszać się oczywiście tutaj z widowni. Pytanie brzmi, ile mamy świątecznych czapeczek nakryć głowy na tej fotografii? A fotografię, którą widzicie, no to oczywiście jest nasz warszawski oddział adminowy, siedemenowy. Który was... się liczą, czy tylko czapki? Wszystkie nakrycia głowy, który was pozdrawia. Więc kto pierwszy, ten lepszy i czekamy też, może jakieś na czacie będą... Jeszcze odpowiedzi. Nie. Jest. A myślisz, że nawet nie sprawdzał odpowiedzi. Okej, okay, dobra. Ja policzyłam. Wierzę. A policz kontakt? Teraz myślę, że... Teraz myślę, że... Zostawię tutaj. To ktoś stąd próbuje odpowiedzieć? 15. Nie. 15, dobra. Pada, 14 odpada. To jeszcze jedna osoba. To próbuje. Zakładam, że nagrody są. Czy gaśnica jest nakryciem głowy? Nie. Ale jest czerwona. Mam jakieś odpowiedzi z czatu? Już patrzę, już patrzę. Ukryłem go niechcący. Nie ma. Ten pan z gaśnicą wygląda niepokojąco i to jest na razie jedyny komentarz. Nie ma. No. Czy ta kulka, którą trzyma ten kolor? Mariusz, ile jest kapeluszy czerwonych? Nakryć głowy. Dostaniesz nagrodę. Dawaj. Strzelam 6. Nie. Podpowiem wam, że w cyferce znajduje się... Liczby zajmuje się cyferka 7. 17. Brawo, Bartek. Brawo, Bartek. Brawo. Przedstawiciel 7M. Gratuluję. Brawo. Czy chcesz coś jeszcze dodać? No, chciałabyś. Chciałam na początku, ale stwierdziłeś, że nie mogę. Więc... No dobrze, no to sprawy organizacyjne. Panowie, coś tutaj mieliśmy dodać. Mamy tak, jedną rzecz. Chciałem pożegnać się z roli lidera po prawie 5 latach. Pamiętam, jak Szymon Kulec kiedyś mi zaproponował, że a może spróbuj. No i spróbowałem. I potem Sebastian Solnica dołączył. Szymon no sam uciekł. Szymon w międzyczasie oczywiście odszedł. Tam jeszcze był Michał Grzegorzewski. On cały gdzieś tam czasami jakiegoś maila jeszcze nawet do nas wyśle Michał. No ale tak, no i byłem z Sebastianem, dużo się działo, pamiętam tutaj alarm przeciwpożarowy i musieliśmy grupę wyłączyć na chwilę po spotkania covidowe, czyli online, pierwszy raz w ogóle w historii grupy, trwało to ponad rok, no i zleciało bardzo, no ale z bólem serca niestety, ale muszę się pożegnać, wierzę jednocześnie, że Bartek i Maciej przejmą fenomenalnie grupę. I co? I myślałem, że nic złego się takiego też nie stanie. Czemu odchodzę? Jeden z powodów to jest właśnie temat tej prezentacji i startup, ale to będzie na mojej prezentacji. Niemniej dziękuję i siódemkom, którzy wy sama jesteście, to jeszcze raz dziękuję. Tutaj panom, którzy
fenomenalny, jak powtarzam się, przejęli grupę, a ja pewnie będę po tamtej stronie co jakiś czas się pojawiał. I to tak, to było to ogłoszenie, które troszeczkę tutaj falsta zrobiło. W związku, że ci zesłam niespodziankę, mama, ty moje, mamy dla ciebie prezencik. Pozwól, że rozpakuję przy wszystkich, to jest specjalny bumerang siedmiu nowy. Którzy dostają nasi zasłużeni wybitni konsultanci, ale ty też jesteś wybitny i zasłużony, więc wracaj do nas, do WGDotnet, do Siedomeno, a tu masz jeszcze coś fajnego. Dobrze, mówisz takie, takiego prywatnego. Także dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Powodzenia. O bumerankach słyszałem, to jest bardzo fajny pomysł dla tych słodków. Może test od Może po prezentacji, bo jeszcze muszę tak trochę, wiecie, ochłonąć, bo czeka mnie preska. No i trochę z tej okazji też właśnie dlatego chciałem prezentację jakąś przygotować, żeby tak nie było suche pożegnanie, to mam też temat. Więc tak, przypomnę, agenda dzisiejszego 157 spotkania jest moja prezentacja i Adama, taki creme de la creme to jest. Czekamy, mamy cały czas nadzieję, że Adam dojedzie. Adam jest z Krakowa, tak? Dobrze mówię? Tak. No właśnie. Tak, Adam zaszczyca nas z Krakowa. No dobrze. Ja zostawiam ciebie. Tak, dziękuję i przypinam szybko prezentację. Całe szczęście powinno odpowiedzieć szybko, bo to jest jeden ten sam komputer. No dobrze, to jeśli ktoś teraz dołączył na YouTubie, bo nie chciał słuchać tego wstępu WGDotowego, to jeszcze raz przywitam się, cześć tam po tamtej stronie, cześć jeszcze raz na sali i dzisiaj mam temat taki półtechniczny, półmiękki, powiedzmy, będzie o startupie, trochę technikali rzuciłem, no bo jesteśmy na grupie technicznej. Cel był, żeby zrobić prezentację 30-minutową, mamy taką formę snacków. W ogóle zachęcam, tak, do przychodzenia. Nie zawsze musimy robić w pełnych, długich prezentacji, to mogą być czasami krótkie. I takie jest moje założenie. Postaram się, żeby to było do 30 minut. Ile się uda, zobaczę. A tematem jest studium przypadku pewnej wyszukiwarki w startupie, o którym za chwilę powiem. Ja się nazywam Konrad, to już powtarzam się. Jestem programistą, architektem, liderem, 15 lat doświadczenia w różnych branżach. Obecnie lider w warszawskim oddziale eToro. No i taka, to tak trochę zabawne, bo startup to wszyscy są head albo CEO, coś tam, no ale head od wszystkiego w L+ie. No i sercem przy grupie to takie najważniejsze chyba, jeśli chodzi o doświadczenie, elementy. No tam prywatny, każdy coś rzuca, ale już nie będę czytał, widać na slajdzie. Jak podzieliłem tą prezentację? Mam cztery takie najważniejsze punkty, w których będę chciał powiedzieć, zrobić taki wstęp, czym jest L+, jaki to jest biznes, co to jest za branża, jaki jest tam został zastosowany stos technologiczny. Postaram się, żeby to nie brzmiało jak pitch sales, ja nie jestem od tego. Postaram się, żeby to było mięso, wyjaśnić i przejdę dalej. Czyli wyszukiwarka, czyli nasz bohater prezentacji, kilka szczegółów o tej wyszukiwarce, później o ich problemach, tych podświetlone tutaj, tak wyszło. Jakie tam spotkaliśmy się, co tam się wydarzyło, co zrobiliśmy, ile wstydliwych rzeczy, o których tutaj pewnie powiem, jak zaczęliśmy to rozwiązywać, do czego doszliśmy. Jak ktoś pozwoli, mam taką wisienkę, pomyślałem, że może to nie być dla wszystkich odkrywce, co powiem o tej wyszukiwarce i rozwiązaniu, to chociaż może ktoś z tej wisienki skorzysta, czyli jak mamy za darmo infrastrukturę ażurową, bo jest to możliwe. I to całkiem nie małe pieniądze dostajemy. No dobrze, wstęp do L+, czym jest? Mam tutaj takie hasło nasze marketingowe, L+, prawo jazdy w zasięgu ręki. Było dwóch panów, jest dwóch panów, founderów tego startupu, którzy prawie już 3 lata temu
odkryli niszę pewną. Nisza, czyli brakujący marketplace dla szkół prawa jazdy w kraju. I tutaj gwiazdka nie tylko w kraju, bo też jest mały research poza naszym krajem. W każdym razie skupiamy się na Polsce. Brakuje miejsca, w którym możemy przejrzeć szkoły, ale przede wszystkim kursant chciałby móc zarządzać swoim kalendarzem, spotkaniami, odwoływać, umawiać, czyli aplikację, którą szybko będzie mógł wykonać te czynności. I do tej pory cały czas to jest tak dla większości szkół, że to jest kartka, papier na telefon. Jak wiadomo, młodsze pokolenie to tylko już teraz z telefonem. No i to brakuje tego. To nie jest tak, że nie ma konkurencji, ale jako marketplace'u nie ma na rynku. Są inne rozwiązania, ale to nie dzisiaj. Szybko powiem tak, tu widzimy właśnie tą część dla kursanta, czyli ma przegląd umawiania spotkań, ma jakieś tam listę zadań, żeby zdobyć prawo jazdy, wyszukiwarka, no i takie slajdy tutaj, migawki wersji mobilnej. Generalnie to jest aplikacja webowa, bardzo responsywna, taki mobile first był z tyłu głowy. Niemniej to nie są natywne aplikacje, przynajmniej jeszcze. Ale Elplus to nie tylko jest aplikacja kursanta. Całość się składa z trzech elementów. Jest OSK, tak zwana szkoła Elplus. To jest taki CRM back office dla szkół, dla firm, gdzie o tym zaraz coś powiem więcej. Jest instruktor, aplikacja też webowa, bardzo responsywna dla instruktorów, żeby mogli szybko widzieć swój kalendarz, widzieć no, kilka jeszcze elementów, które też za sekundę powiem. No i przepraszam za te skoki. I jest oczywiście kursant, o którym mówiłem, czyli trzy elementy. OSK, czyli szkoła Elplus, webowa aplikacja, niby responsywna, ale nie był to nasz najważniejszy cel. Zakładamy, że aktorem tej części systemu jest jakiś tam pracownik szkoły, siedzi przy biurku z laptopem, tak, i ma przeglądarkę otwartą. Sercem OSK jest kalendarz, gdzie widzi wszystkich swoich instruktorów, jego aktualnie umówione spotkania, może też umawiać spotkania, może zarządzać swoim profilem, tak dalej, tak dalej. Co istotne, może też mieć podgląd do swoich siedzib. To jest tu ważne, że szkoła może mieć kilka siedzib. To za chwilę też będzie wyjaśnione, czemu mówię, że teraz to jest ważne. Tak, i to jest w skrócie OSK. Mamy instruktora. Instruktor, prosta webowa aplikacja, mobile first, responsywna, gdzie, tak jak wspominałem po poprzednim slajdzie, instruktor będzie mógł zarządzać swoimi spotkaniami, będzie mógł mieć podgląd do swoich podopiecznych, całej szkoły, ale też i swoich, czyli aktywnych, z którymi pracuje. Widzi, dostaje powiadomienia, gdy ktoś nagle odwołuje w ostatniej chwili, ma feature, który jest dosyć istotny z punktu widzenia biznesu, że może powiadomić innych kursantów o tym, że się zwolnił teraz ten termin i by chciał zapełnić tą lukę. No i kalendarz, tak? To jest instruktor. Dwa, trzy zdania o ekipie, kto za tym stoi, bo to jest ważne, żeby startup jednak składał się nie tylko z samych technicznych osób, czy tylko biznesowych. I powstał ciekawy tutaj, wydaje mi się, team. To tak, z dwóch founderów, o których wspomniałem. Jeden jest bardzo związany z marketingiem, drugi jest head of product, taki UX, silny designer, i to oni wymyślili. Mamy dwóch prawników, którzy pomagają z różnymi rzeczami, RODO plus jeszcze inne umowne kwestie. Sprzedaż, jeden człowiek, który pomaga w sprzedaży, od niedawna też człowiek, który zajmuje się operacją. No i ta część techniczna, tutaj jest moja skromna osoba. I dodatkowy deweloper, też taki, no, można powiedzieć, podobne role przejmował. Jesteśmy na równi. Marek, mam nadzieję, że on tam ogląda, bo mówił, że ma oglądać, więc pomacham. I we dwóch tak naprawdę to udźwignęliśmy. Z małą pomocą przez chwilę jednego potrzebowaliśmy seniora od frontendu, bo jednak ja czy Marek to takie jednak backendowcy, a bardzo silny nacisk był, żeby instruktor i kursant wyglądali no, perfekcyjnie. To jeśli chodzi o ekipę. Stos technologiczny.
jesteśmy na grupie dotnetowej, więc jest backend dotnetowy. Tam nie ma żadnego rocket science, jest dotnet core. Użyliśmy mediatora, którym będę trochę teraz mówił na tej prezentacji, Cirilog, OpenAPI do Microsoftowego Azure'a czy Poli. Tak? Ale frontend jest raktowy, infrastruktura Azure'owa, jak się pewnie domyślamy. Używam App Serwisów, ADB2C, mocno front door, blob storage, apps insightów. Nie ma tam Kubernetes, a to będę też wyjaśniał czemu. Na razie jest tak podstawowe. O, już tutaj dobra odpowiedź. Tak, będę dużo też mówił, starał się mówić o tym, jak ważne są koszty, bo to jest startup. Baza Postgresa i plus nakładka Martena. No bo są koszty, tak? Postgres jest tani po prostu w Azurze, a jednocześnie Martin no, daje mega, mega możliwości. Użyta też ta technologia była, bo po prostu było doświadczenie, tak? Nie mogliśmy sobie pozwolić teraz siedzieć i robić R&D, odkrywać i uczyć się. No jeśli coś wiedzieliśmy, no to chcieliśmy to wykorzystać. CI jest oparty na Azure DevOps, pewnie niedługo na GitHub Action przejdziemy. No i build Nuke. Co? No ale przecież wszyscy mówią, że ubiją Azure DevOps. No nie wiem, może przejdziemy, może nie, aczkolwiek feature'ów jeszcze jest dużo do zrobienia, jak to w startupie, także pewnie będzie najmniej istotne. Infrastruktura, przypomnę, tak, jest to startup, nawet gdzieś cały czas to słowo MVP padało, tak, my chcemy sprawdzić rynek, czy to w ogóle zagryzie, więc jakie decyzje tutaj istotne były? Modularny monolit, takie modne słowo, ale istotne słowo monolit, tak, zrobiliśmy to świadomie. Monolit, jeden backend na razie, chcemy dostarczyć szybko produkt. Co jest istotne, pomimo że jest to monolit, bardzo staraliśmy mieć wydzielone domeny. Tutaj przychodzi z pomocą mediatora, o którym wspominałem i będę jeszcze o nim trochę mówił, więc jesteśmy przygotowani na to, że jakaś część systemu trzeba będzie skalować. Okej, okay, łatwo wydzielimy, bo od początku gdzieś z tyłu głowy było, że dzielimy domeny. ADB2C, o którym wspominałem, całe logowanie, całe zarządzanie identity, to jest Azure B2C. Jest to trudna miłość, to chyba moim zdaniem to jest jeden z najgorszych feature'ów. On dużo daje w Azure, ale dużo wymaga cierpliwości, dużo pracy. Dużo się pracowaliśmy nad tym, żeby to logowanie było trochę tak, jak sobie to head of UX wymyślił. Jest ok, idealnie nie jest, no ale dużo dał nam ten produkt. Chociażby jednym z najważniejszych celów dla kursanta, instruktora to było logowanie bez hasła, tylko telefon, i hasło, i numerek na SMS-a. No i tutaj to z pudełka mieliśmy. No, dużo zaoszczędziliśmy czasu, pewnie jakbyśmy coś mieli własnego robić. Szapki frontendowe są osobno hostowane, jedna baza wspólna, bo to jest monolit, tak. No i liczymy mocno kasę tutaj, no bo to jest startup, tak? Czyli te zasoby chcemy, żeby były. Co chciałem powiedzieć, że zasoby były jak najmniej kosztowne. O, to jest zdanie, które chciałem dodać. Tak, i to nie jest powiązane z tym, że pracuję w Etoro. Dzisiaj w ogóle nic nie będzie o krypto i o kasie w kontekście fintechu. Mówimy o startupie. Dobrze, przechodzimy gładko do naszego gościa prezentacji, bohatera właściwie, nie gościa, wyszukiwarki. Zanim konkretnie przejdę do wyszukiwarki, to właśnie o tych domenach chciałem dosłownie zdanie powiedzieć. Wydzielone zostały tak naprawdę cztery najważniejsze domeny. Jest to domena oferty, zarządzanie ofertą, czyli kursami, jazdami doszkalającymi, czy informacjach o kategorii, tam się zajmują, no zarządzanie całą tą częścią ofertową. Szkoła School API, analogicznie, tak, zarządzanie profilem szkoły, rabatami, przepraszam, rabaty są przy ofercie, to moja pomyłka. Szkoła, zarządzanie profilem czy typem produktu, bo to nie jest tak, że każda szkoła ma ten sam typ produktu. Mogą być różne, trochę biedniejsze, trochę bardziej rozszerzone. Na tym w ogóle zarabiamy, tak? To szkoła tutaj jest tym klientem, który daje kasę. Domena kursanta, tak zwany student, zarządzanie profilem, zapisy na zajęcia, nauczyciel, instruktor, czyli kalendarz i jego zapisy i dostępność, przepraszam, to jest istotne. Później powstało Search API w trakcie developmentu tego półtorarocznego. O tym powiem właśnie dalej przy rozwiązywaniu pewnych problemów. Backoffice API to jest taki na razie trochę śmierdzący klocek. On po prostu ma na zasadę dostarczać nam pewne funkcjonalności dla globalnego administratora całego systemu. Na razie
ewoluuje ta część. No ale najmniej istotna jest. Okej. Okay. Wymieniłem domeny. Komunikacja. Wspomniałem o mediatorze. On nam tu przychodzi z pomocą, żeby właśnie jasno wydzielać granice. Mówić, czegoś oczekuję, daj mi coś wykonaj, wysyłamy i to otrzymujemy rezultat. Najprostsza metoda. W ogóle mediator, kilka słów o nim. Tak. On to jest taki w procesie forma service busa, tak? Jakby mając ten mindset, że to mamy formę service busa, jakby od początku myślimy zdarzeniowo o naszym systemie, że okej, okay, oczekuję czegoś z danego modułu i równie dobrze mogę strzelić po prostu do instancji jakiegoś innego serwisu, innego API. Na razie to jest wszystko w jednym procesie, tak jak miałem w monolicie, ale chodziło o ten mindset, żeby sobie wyrobić. Ten mediator nam tutaj bardzo pomógł. Nie zgadzam się, że tam sporo jest takich artykułów, że mediator to wspomagasz do CQRS. Absolutnie nie. Wzorzec mediatora, a właściwie jeszcze uprościł po prostu taka wewnętrzna szyna. I to do tego nam służy mediator. Oprócz tego każda akcja, która się zadzieje w systemie, puszcza notyfikacje w czasie przeszłym, na przykład kurs został zarchiwizowany po to, żeby jak ktoś chciał, jak inny słuchać moduł, no to nasłuchuje i wykonuje w swoim module jakieś tam odpowiednie czynności. I to jest tyle, to tam nie ma tam żadnej magii, to równie dobrze można było samemu zaimplementować, ale po co? Jest to produkt, który ma już 8 lat, sprawdzony i działa, także nie ma tu żadnego pod spodem wielkiego drugiego dna. Tak, taka by decyzja. Zależało nam na wydzielaniu jasnym granic domen. Co ma jeszcze mediator? Co było istotne też, jako rekomendacja, czemu mediator? To właśnie sam Jimmy Bolgard, czyli autor, mówi, że fajny mediator jest zacząć uczyć do domeny, która ewoluuje cały czas. A tak tu jest. Tu w tym projekcie, pomimo że panowie dwóch founderów zrobiło ponadroczne jakieś badanie rynku i robili analizy, to nie wszystko się da. I tak życie w startupie wygląda, że domena ewoluuje. I tu mediator też się w tym przydał nam. Co tak jak mówię, sam autor też to wymienia jako argument, czemu używać mediatora. To tyle. Wyszukiwarka szkół pozwala przez kursanta szukać ofert kursów stacjonarnych i jazd doszkalających. To jest istotne teraz, tak. Wyszukiwarka kursów. Jak widzimy, co my tu mamy? Mamy dane szkoły i nazwę, jakieś tam koordynaty muszą być. Mamy najniższą cenę kursu. Szkoła może mieć wiele kursów, tak? Chcemy najniższą tu wyświetlić. Najbliższe zajęcia kursu, pierwsza lekcja kursu. Mamy wyświetlić jako na początku. Oprócz tego, tu jest taki przypadek szkoły, która ma tylko guzik umów się. To jest szkoła, która powiedzmy jeszcze nie czuje tego produktu, nie chce tego całego produktu kupić, ale by się chciała wyświetlać. No to tylko ma takie coś jak umów się, tam wyświetli się tylko numer telefonu. Wszystkie feature'y właściwie ma niedostępne, bardziej chodzi o takie pozycjonowanie się. Czyli jest parę takich elementów tutaj dynamicznych. A praktyk jazd doszkalających, co tu jeszcze dochodzi, jeszcze większa złożoność, to są te najbliższe jazdy. Bo tutaj już trzeba uwzględnić też instruktorów, ich dostępność, kiedy zajęci się, nie zajęci, i tak dalej, i wyliczyć, który najbliższy jest. I to mówiłem, tak, że startup niby zamodelowany, rok pracy nad analizą, a jednak w trakcie developmentu wyszło, że szkoły zaczęły wprowadzać coś, co się nazywa kursy online. Więc doszedł jeszcze jeden typ kursów online wyszukiwarcy, więc jeszcze trzeci mam typ, możliwość wyszukiwania. Ciekawostka, jak przyszedł COVID, szkoły postanowiły iść w stronę e-learningów i teraz niektórzy mogą robić kursy po prostu siedząc w domu. Nie ma terminów teorii, tak? Po prostu ktoś dostaje link do platformy e-learningowej i sobie robi przy komputerze. To nasza rola teraz jest tylko bardziej, żeby zapisać na ten kurs i później zarządzać praktykami, jak już skończy tą część teoretyczną. My czy czujemy problem, jaki tutaj jest, żeby zbudować taką wyszukiwarkę, zakładając, że mamy tych wiele domen, tak, dużo danych, jakieś ćwiczenie, bo jednak tam jest jakaś agregacja danych plus ćwiczenie tych zajętości, czyli mamy tych wiele domen, tak każdy ma swoje handlery. W danym scope'ie, który leci o wyszukiwanie, może być wiele zapytań, jakichś tam joinów, pomimo że to bazy dokumentowa, tak mówimy, Martynie, no i liczenia dostępności instruktorów.
tego jest dużo. No i bardzo szybko nam się to wywaliło. No bo to takie juniorskie podejście, tak było. No co tu dużo ukrywać? Tak? Założenie, że real-time'owo dane mamy wyświetlać, jak ktoś wyszukuje. No nie. Pomimo dobrych rozwiązań, jakie daje Postgres czy Marten, to bardzo szybko się wysysaliśmy z połączeń. Spada najniższa tam na środowisku dev, ten connection limit exceeded występował na niższej wersji Postgresa, no bo środowisko dev, no ale mimo wszystko dodaliśmy parę szkół testowych, trochę instruktorów, trochę zajętości, porobiliśmy trochę takich fejkowych danych, no i to było przykre. Ale no też przykre było to, że no tak naiwne założenie, że możemy sobie wyszukiwać rzeczy, które się liczą z wielu różnych miejsc, czy się pobierają. Więc problemy. No, na bazie kursów, tak? Musimy pobrać szkoły, informacje z tej części domeny szkoły, oferty. Musimy terminarze pobrać kursów. Musimy to wszystko potem pogrupować, pofiltrować zgodnie z jakimiś tam wymaganiami, które ma wyszukiwarka. A jeszcze do tego szkoła może mieć wiele siedzib, czyli jeśli jest bogatsza szkoła i ma w Warszawie dwa miejsca albo więcej, to my na wyszukiwarce chcemy pokazać te wszystkie miejsca, czyli jak ma trzy siedziby, trzy wpisy będą, no bo to są jednak różne odległości, różne dzielnice to mogą być. Więc tu jeszcze taka dochodzi złożoność. No to co robi dwóch naiwnych deweloperów na startupie po godzinach, tak, normalnej pracy? No myśli o indeksach, no spoko. Martin daje nam takie dwa najważniejsze indeksy, compute indeksy, które przepraszam, nie compute, calculated indeksy. To jest taka chyba najlepsza forma optymizacji zapytań w Martenie, bo ona nie dodaje żadnych dodatkowych kolumn, jest na dokumencie, tak? Martin daje kolumnę data, którym jest cały dokument utrzymany. Indeks jest w środku tego dokumentu nakładany. Są duplicated indeksy, czyli duplikujemy zawartość jakiegoś pola z dokumentu na kolumnę. Ma to swoje plusy i minusy. Minusem jest taki, że insert będzie droższy, no bo musimy dodać jeszcze do tej kolumny jeszcze tą samą wartość, ale ma też znaczenie, jeśli robimy pewne formy zapytań, to gdzie wiemy, że na pewno będzie tylko po jakimś tam kolumnie, to jednak zduplikowanie i dodanie tej kolumny może być korzystniejsze. No dobrze. Co jeszcze robiliśmy, żeby pozbyć się tych problemów na samym początku wyszukiwarki? Są projekcje w Martenie. Przypomnę, używamy Martena jako dokument DB, nie event sourcingowej bazy. Czyli mówię o projekcjach przy wyszukiwaniu, nie projekcjach tych takich jak w nomenklaturze eventowej, event sourcingowej. Czyli projekcja pozwala nam, na tym przykładzie, pobieramy jakąś umówioną jazdę, tam może być wiele atrybutów, ale ich nie potrzebujemy w jakimś tam zakresie, w zapytaniu, więc możemy po prostu okroić do takiej projekcji, to może być po prostu pole, może być to klasa, która zawiera mniejszą liczbę pól i wymieniamy, że interesują nas te cztery z wielu, które są w tym schedule. I to pozwala na tym, że po prostu przyjdzie nam zapytanie z sieci z mniejszą ilością kolumn. Czyli trochę lżejsza po sieci wraca odpowiedź. Co jest też dobre w Martenie, to są batch queries. Kiedy wiemy, że jednak strzelamy po kilka dokumentów z jakichś powodów, to możemy to batchowo zrobić. To polega na tym, że nie mamy mniej round tripów po sieci. Zamiast za każdym razem pytać odpowiedź, możemy zebrać kolekcję jakichś tam zapytań do bazy. Martin to sobie zbierze, zapyta raz, przyjdzie zwrotka i odpowiednio pomapuje do obiektów. Ojej, czas jest nieubłagany. No dobra, lecę dalej. Więc to są takie optymalizacje, tam jest jeszcze coś z HTTP cache'em robiliśmy, no różne rzeczy. No, było ok, ale no dalej to nie byliśmy z tego zadowoleni, to nie było to było wolne, to wstydliwe to było. No, tak mówiąc, no, na szczęście to nie było produkcyjne, tylko cały czas taki ostry R&D development, no ale co, no, nie było to takie spoko. Więc efekty refactoringu.
wersja alfa to taka, nie ma żadnych optymizacji, już to wywaliło się to bardzo szybko. Optymizacja, o której wam mówiłem, porobiliśmy, dzień, dwa patrzymy, mówimy nie, dobra, to nie jest to, robimy pivot, wprowadzamy nic nowego jak read modele, to nie jest nic odkrywczego, co wam teraz powiem, będę mówił, ale może komuś jakoś to naświetli, że może to gdzieś się przyda, albo może ktoś nie słyszał z jakichś powodów. Więc są te read modele. No i o co chodzi? Przechodzimy do rozwiązania. Robimy nowy moduł, który ma założenia. Generować modele. Model wyszukiwarki, czyli to, co dokładnie widzę na ekranie, chcę mieć zamodelowane jako dokument. I chcę pobierać już bez żadnych joinów, bez żadnego składania cały ten wiersz, powiedzmy, wyszukiwarki. Robimy, ponieważ są dwa typy, jest kursy i oferty szkolące, gdzie kurs ma jeszcze ten podtyp jazd do szkolących, ale dalej to jest jako kursy. Robimy, tak, tak mówiąc, czyli dwa typy modeli. Chcemy generować się przy starcie aplikacji. Na tą chwilę jest to OK, nie mamy dużo klientów. Oczywiście byśmy chcieli, ale zobaczymy, co będzie, jak będzie ich dużo. Na razie takie założenie, generowanie przy starcie aplikacji, czy jak jest deployment, weź mi wygeneruj. Co półtorej godziny chcemy je przegenerować, just in case po prostu, i na różne zdarzenia. I tutaj bardzo nam się Martin przydał, czyli coś się dzieje w systemie. Dla tego instruktora zostało zapisane jakieś zajęcie, no to prawdopodobnie trzeba tą wyszukiwarkę dla tej szkoły może odświeżyć, no bo tam pamiętajmy, że mamy te godziny wyświetlane. Więc reagowanie na zdarzenia. Oprócz tego jeszcze taką wprowadziliśmy tam w kolejkę w tle, bo chodziło nam o tym, że może być też zdań dużo. Akurat w przypadku generowania modeli chcielibyśmy, żeby to było tak jeden po jeden. I taka jest kolejeczka tam zaimplementowana, którą zaraz pokażę. I tutaj gładko przechodzimy, tak, budowanie modeli. Bardzo brzydka klasa, no, znaczy metoda, tak, ale to nie jest code review. Jest brzydkie, wiemy, ale bardziej chodziło o pokazanie tutaj, tak, jest model dla... Search model dla kursów. Dokładnie te same dane, które są potrzebne na wyszukiwarce, tak zostało to zamodelowane. Wcześniej zebrane zostały pewne elementy i budujemy model, który jest po prostu dokumentem w nowej tabelce w Postgresie. To, co chciałem powiedzieć jeszcze tak, to że tamta wiedza, którą wam pokazywałem w tej optymalizacji, to nie poszło na marne. Jakby okej, zrobiliśmy, trzeba było do kosza te optymalizacje zrobić, ale wiedza nie poszła sobie tak po prostu donikąd, bo to się przydało, tak? Więc te batch query wykorzystaliśmy, muszę trochę przyspieszyć. Indeksy, nawet odkryłem, że tak, takie bardziej złożone można robić i na same wyszukiwania tych dokumentów już read modeli też ponakładaliśmy indeksy. No ale przejdźmy do samego generowania, bo jeszcze też tam zaznaczyłem w opisie prezentacji, że powiem o hosted services. Jest coś takiego, od którejś .NET Core wersji, jest coś taki mechanizm hosted service, możemy sobie, mamy aplikację API, tak jak jest to u nas, jest to po prostu zwykłe API, ale chcemy mieć coś w tle, żeby się robiło. I przypomnę, monolit, pilnowanie kosztów i tak dalej, nie ma czasu, też jest nas tylko dwóch, nie będziemy teraz jakichś mikroserwisów robić i stawiać jakieś fraktury typu jakieś function i tak dalej, bo to kosztuje w kontekście i monitorowania, czy deploymentu. Więc chcieliśmy na razie mieć tu coś w tle. Mamy jeden artefakt, ten monolit, który do start też powinien wykonywać jakieś akcje w tle. I to jest właśnie generowanie modeli. I to jest taki przykład hosted service. Dziedziczenie po hosted service. Mamy tutaj, tak zaznaczyłem, że co półtorej godziny chcemy się, żeby się one przegenerowywały, te modele. To się też odpali za pierwszym razem. Jak jest deployment, aplikacja wstaje, to się odpala, a potem półtorej godziny sobie czeka i tak czeka i będzie generował na nowo. Oprócz tego, powiedziałem wam o zdarzeniach, że może instruktor został zapisany na jakieś zajęcia, zostało zdarzenie. No to sobie myślimy, to dla tej szkoły przegenerujmy te modele. To generowanie jest tanie per szkoła. Niemniej trochę tych zapytań jest, więc chcieliśmy to mieć w kolejce. I znowu, oczywiście, serwis basa można było jakiś tam postawić infrastrukturę dookoła tego i to mogło się dziać bardziej seksownie. No ale nie mieliśmy na to na razie czasu, więc kolejka prosta jakaś, która jest w tle, nasłuchuje zdarzeń, znaczy nasłuchuje tak, wejść do tej kolejki i wykonuje danego taska. I tutaj znowu przychodzi nam forma takiego long running service, który też jest hosted service, tylko nie dzieje się po interfejsie, tylko background service. To jest abstrakcja, która tam daje trochę więcej jeszcze metod, możemy trochę więcej rzeczy porobić, ale dalej to jest, co tutaj pokażę,
hostowane tak jako, tak samo tym samym extensionem rejestrowane. Więc to służy do tak, obsługi tej kolejki. Tak skracając, tak, tam trochę się dzieje jeszcze. To jest przykład tak, zrzucania, nasłuchiwania, jak generujemy, jak dodajemy do kolejki. Już nie będę teraz to opowiadał, bo dwie minuty mi zostały. W każdym razie tak, przykład, tak, nasłuchiwanie zdarzenia, ustawienia instruktora zostały zmienione. Przegeneruj mi dla danej szkoły RIT modele, praktyka, czyli doszkalające. Bo też nie zaznaczyłem, instruktor ma jakąś tam swoją dostępność, może nagle zmienić, tak, instruktor pracuje standardowo 10, powiedzmy 18, a jednak zmienił coś, no to też powinniśmy przegenerować. No i ostatnie, czy można było lepiej? Oczywiście, że można było lepiej. Zakładam, że tutaj czy tam na czacie ktoś by miał dużo lepszy pomysł, jak to rozwiązać. Nam to na tą chwilę wystarczyło. Jest to wielokrotnie szybkie, nie mam benchmarków, ale jest wielokrotnie szybkie. Zrobiliśmy sporo testów, mamy dużo szkół i śmiga. Zdajemy sobie sprawę, że to są takie rozwiązania ubogie, no ale tak jak mówię, to jest startup. Co istotne, my to zrobiliśmy w dwa wieczory, tę całą optymalizację na te RIT modele i tak dalej. To co pokazywałem, to nie trwało wiecznie, nie wiadomo ile. To były dwa wieczory plus wieczór jeszcze jeden na jakieś testy i poszło i śmiga. Taki koszt startupów. Ale mamy z tyłu głowy, że to jest do oczywiście jakiejś tam przyszłej optymalizacji. No dobra, mimo wszystko chciałem wam to powiedzieć, została mi minuta. Darmowa infrastruktura, to jest bardzo ciekawe. Szukałem, jak pomóc tutaj founderom, no i nam też właściwie, żeby te koszty trochę zminimalizować. I taki, jestem z tego pokolenia, że jeszcze BizSpark pamiętam, taki program. Tu pewnie niektórzy starsi też pewnie będą pamiętali. I chciałem to najpierw, i szukałem tego BizSparka, ale nie ma, to już dawno zamknięte jest. No i tak googluję sobie, przeglądam, wpada mi coś takiego. Microsoft zrobił startup z Microsoft.com. Mało to się reklamuje, przynajmniej wtedy, te półtora roku temu, ale się chwalą takim hasłem, że jest otwarty, są do każdej pomysłu i dają kredyty. Mówię, dobra, spoko, wysłałem wniosek. Rejestracja tam przez LinkedIna musiała być wykonana, bo oni teraz, wiadomo, LinkedIna mają u siebie. Chwilę czekałem, 2-3 dni, no i na dzień dobry $1000 przyszło. No, zajebiście. Piszę founderom, że mamy termową infrastrukturę, oni szczęśliwi, no bo oni wykładają swoje prawdziwe pieniądze. No i działa to. Bardzo szybko przeszliśmy na ten develop. Jesteśmy tutaj, 5000. Jesteśmy w połowie spalonych kredytów, czyli chyba nie jest tak dużo. Jednorazowo, tak? To jest na miesiąc? To jest na rok. Oprócz tego ja tylko mówię o Azure. Dostajemy Office 365, licencję na Visual Studio Professional. Dużo. Na sensie tego, to jest naprawdę bogaty pakiet. To jest taka, ja tam, możemy się pośmiać, to jest taki nowoczesny vendor's lock trochę, ale w fajnej formie zrobiony. To, ja już mam prawie wszystko zrobione, wnioski popisane, team zebrany, musimy wideo nagrać i zaraz będzie 25000 i da na kredyty w Azure. Przy tym Grow dostajemy $1000 na reklamy na LinkedInie. Co tutaj gość od marketingu jest przeszczęśliwy, no bo już tylko czeka. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej do ogarnięcia, aczkolwiek przy tym jak staramy się z Markiem pilnować tych kosztów, to te 25 to myślę, że na długo teraz nam starczy, aczkolwiek oczywiście liczymy się z tym, że pomysł wypali i nagle będzie taki wzrost i no i wtedy trzeba będzie te słuchaczki tam w Azure poprzesuwać albo na KS-a przyjść na przykład. Wiem. Kusiło mnie, ale nie, na razie bardzo patrzymy na te kredyty. To jest za wcześnie, to kosztuje też w kontekście, nie mówię już o kasie, ale też no jakiś tam nakład jest z pracy tej DevOpsowej i chociaż mamy duże doświadczenie, To jeszcze nie teraz. Teraz feature'y i zobaczyć, czy to się zgryzie z rynkiem. Trochę chaotycznie, trochę szybko, ale się zmieściłem. Dziękuję. Powiedzmy, że minuta na pytania. Czy są jakieś? Zobaczę na czacie. Jakie inne optymalizacje finansowe rozważałeś? Optymalizacje finansowe. Ja nie biorę kasy. Na udziałach. Razem z Markiem na udziałach. Nie, tak na serio. Zarejestrować swojego nadkę na publicznym. Nie ma. No, ma. Na przykład SendGrid na razie wystarcza nam w darmowej wersji. No, staramy się tak podchodzić do tego. No,
OSK, który widzieliście, no to tam ten React to jest z template'u. Kupiony za jakieś tam 200 dołków, bo starczy, to jest taki CRM, niepotrzebne tam było pisanie. No upierdliwe to jest, bo to jednak jest jakiś gotowy, ktoś napisał i tam pewne są brzydkie haki, no ale no jakby to taka optymalizacja była. Ale apki te frontowe dla kursanta instruktora, no to już nie, to od zera napisane w całości. Pomógł nam naprawdę zdolny gościu z Krakowa, frontend, który cały czas gdzieś tam czasami jeszcze współpracuje. Patrzę na czat. Nie widzę. No dobra, to... Jasne. Próbuję zrozumieć, jakby tą optymalizację, bo w pierwszej fazie rozumiem, że to wyglądało tak, że po prostu była strona i wszystkie dane były ładowane cały czas, tak? No. A w drugiej to było tak, że dopiero co te ileś tam czasu były update'owane i wyświetlane na stronę, czy próbuję zrozumieć tą optymalizację? Jasne. Potem były optymizacje takie typowo infrastrukturalne, to co Martin dawał, plus oczywiście podstawy HTTP cache. Takie, dalej to było liczenie na żywo. Plus jeszcze tam na przykład cache'owanie wyników, cache'owanie dostępności instruktorów. Nie wszystko tutaj mówiłem przy tych optymizacjach. Było takich drobiazgów, ale to dalej nie było to. To dalej nie było dla nas satysfakcjonujące. To się za wolno ładowało. No i potem był ten trzeci etap, to już to generowanie modeli, czyli zaprojektowanie, zupełnie inne podejście, czyli nie liczymy na live wyników wyszukiwania, tylko mamy model nowego dokumentu, który idealnie pasuje do tego, co sobie ten szef UX zamodelował w wyszukiwarce i po prostu wcześniej, i gdzieś tam w tle to się szkoła po szkole generuje. Zastanawiam, jak mały projekt musiałby być, żeby przechodziły wasze optymalizacje. Oczywiście. No właśnie. No tak. Czy tak naprawdę pisząc już od początku nie powinno się myśleć o... Oczywiście. Dlatego mówiłem, że to będzie wstydliwe wyznanie tutaj na tym wykładzie. No zaczęliśmy bardzo juniorsko, tak. No to jest ta sprawa. Z czego wynikało wysycanie tych połączeń? Czy materializowali tam połączenie per request, czy co tam się działo? Tam, nie, no dużo było tych strzałów po prostu robionych. To było połączenie per strzał? Nie było jakieś szerowane kuli? Nie było. Była, ale nie mieliśmy tego PG-Mansera tam pod spodem ustawionego. Więc to było takie... A jeszcze najniższa instancja w Azure Postgresie, to tam pozwala naprawdę mało zrobić tych połączeń. No. Więc to głównie na tym środowisku najniższym, na tym devie, gdzie tam wszystko mamy prawie za darmo, najniższej wartości. No ale to mimo wszystko, to nie mogło tak być, to było okropne, także to nie było takie wielkie też jakieś okrecenie, żeby to już wysysać po masę. No nie, no trzeba było się coś z tym robić. No i tak jak podsumowując, oczywiście to od początku trzeba było mieć do głowy, że te read modele, czy jakkolwiek to nazwiemy, powinno powstawać. No. Na czym powstały read modele? Co? W czym powstały read modele? Tak, to są dokumenty. Słyszałeś kiedyś Azure Storage? Oczywiście, że słyszałem. Robiłem też taki projekt, gdzie tak robiliśmy rzeczy. Ale stwierdziliśmy, że po wprowadzeniu tych rytm modeli, to ta baza zaczęła się nudzić. No to stwierdziliśmy, dobra, no to będę trzymał te modele w bazie na razie. Dodałbym do tego jeszcze kaszowanie w Cloudflare przed tym storage'em. Cloudflare, tak. Ja to wszystko wiem. Przypomnę. Nie mówiłem o korporacyjnych jakichś rozwiązaniach z Vitoro, mówiłem o startupie. No i dobra, tam chyba głos Adamowi. Ja dziękuję, będę tutaj, także jak coś, to możemy sobie jeszcze pogadać.
To działa. Dobra, a jak się przełączy na Visual Studio, to też będzie działa? Też. Jeszcze ja. Nie, to pomylicie, bo będziecie myśleli, że przeklinam. Najlepsze hasło, nikt nie wie, czy to hasło, czy prawda. Zaczynamy, czy nie zaczynamy? A słychać mnie tam u internetowych ludzi? Dobra. Dobrze, no to widać stąd, to się nie mogę ruszać. Dobrze, no to dzień dobry wszystkim, albo dobry wieczór. Ja nazywam się Adam Furmanek. Przyznaję, że jest to pierwszy raz, jak robię taki setup, że de facto robię prezentację ze swojego laptopa w takim układzie, no ale dobra, ruszajmy. Po polsku, tak? Nie ma żadnych tam anglojęzycznych? Nie ma, dobra. No to a czy to się nagrywa swoją drogą? Już jesteś online. I to będzie na YouTube potem? Tak. Dobra. No to jedziemy z tematem. To ja się nazywam Adam Furmanek i dzisiaj sobie porozmawiamy o BBH Racinga. I najważniejsza rzecz, którą my będziemy chcieli zrozumieć w trakcie tego pewnie około godzinnego wystąpienia, to, że Steven Cleary i dokumentacja Microsoftu mówią nam, że jak tylko robimy Racinga, to tam nie ma żadnego wątku, który odpala nam taska. To może być bardzo nieintuicyjne, brzmieć paradoksalnie. Jak jest to możliwe, że nie mamy żadnego wątku, a mimo wszystko robimy kod asynchroniczny, który jeszcze coś robi pożytecznego, co więcej nie tylko nie spala procesora, jeszcze daje nam sensowne wyniki. Więc będziemy chcieli w trakcie tego wystąpienia zrozumieć, jak to jest możliwe, jak to działa. I to, co my sobie zrobimy, oprócz tego, że zobaczymy asynka, zobaczymy maszynę stanów, to jeszcze na przykład nauczymy się awaitować metodę async void. Tak to zrozumiemy wszystko, żeby takie rzeczy robić. Oczywiście nie mówię, żeby to robić na produkcji. Nie mówię, że ja to robiłem na produkcji. Kolega robił oczywiście, ale jakby Państwo chcieli, no to po tym wystąpieniu to będziemy robili. Dobra, jedziemy z tematem. Kilka słów o mnie, zanim zaczniemy. Inżynier oprogramowania, kilkanaście lat doświadczenia. Napisałem dwie książki, jedną o dotnecie, jedną o matematyce. Zachęcam do zerknięcia. Bloger, blogadamfurmanek.pl, można do mnie na mailu, na Twitterze. No i to chyba byłoby tyle wstępu. Jedziemy z agendą. To, co na początku będziemy chcieli zrozumieć, to dlaczego w ogóle powstał async, czego on używa pod spodem, jakie są takie podstawowe klocki, prymitywy z angielskiego, czyli takie budulcowe klocki do budowy ogólnie wielowątkowości asynka i całej reszty. Od razu powiem spoiler alert, bo to jest ogólnie jedna z moich czterech prezentacji z tego tematu wielowątkowości asynka. Dodatkowo robię jeszcze całodniowe warsztaty, więc dzisiaj wam przekażę, że tak powiem, dość dużo mięsa, ale jeżeli będziecie zainteresowani, to jeszcze na YouTubie znajdziecie więcej moich wystąpień z tego tematu, które będą na przykład tłumaczyły, dlaczego jak będę wam mówił dzisiaj w trakcie wystąpienia, że async jest do bani, to tam tłumaczę, dlaczego jest do bani, a potem jeszcze tłumaczę, jak go naprawić. Ale dzisiaj tego nie zrobimy, dzisiaj sobie tylko będziemy hejtowali, że async jest do bani. Potem przejdziemy przez szczegóły taska, przez synchronization context. Zróbmy sobie króciutkie może łapki w górę. Kto z Państwa wie, co to jest synchronization context? Dobra, powiedzmy jest połowa pokoju. To dla tej drugiej połowy sali, która nie wie, co to jest synchronization context, to powiem Państwu, że to jest ważniejsze niż task w ogóle. Ale dokumentacja Microsoftu wciska Państwu taki kit, że tu dajemy asynka, tu dajemy awaita i to działa. No nie do końca i zrozumiemy za chwilę, dlaczego tak jest. Potem przejdziemy przez maszynę stanów, a na samym końcu sobie zobaczymy bardzo dużo błędów, deadlocków i jak to wszystko przeimplementować. Więc jedziemy z tematem od początku. Podstawowe klocki budulcowe. Zaczęliśmy od tego, że nie ma żadnego wątku, ale na początku popatrzmy, jakie są wątki. Wątki w systemie operacyjnym, mówię tutaj głównie Windowsowe, aczkolwiek to się też odnosi do Linuxa i ogólnie do architektury x86, bo tutaj mówimy de facto o procesorze, a nie o systemie operacyjnym. Na samym spodzie jest wątek. Ten wątek po pierwsze potrzebuje pamięci na stos i z domysłu wątek ma na Windowsie 1 MB pamięci na stos, tyle się alokuje. Zagadka, ile stosów może mieć wątek w Windowsie? Przyjmijmy jakiś, powiedzmy, nowy Windows 10, 11, x64, normalna architekturka. Ile stosów będzie miał wątek? Jeden? Dobra. Kto jeden? Łapka w górę. Dobra. Kto więcej niż jeden? Może nie idźmy w inne liczby. Dobra, reszta się nie zgłasza. Technicznie rzecz biorąc, każdy wątek ma, i tu swoją drogą chyba gdzieś nawet tu na slajdzie już jest, że ma co najmniej dwa stosy. Jeden dla przestrzeni użytkownika, drugi dla przestrzeni jądra. Dodatkowo, jeżeli odpalamy aplikację 32-bitową w 64 bitach, to będziemy mieli trzeci stos dla Windows on Windows 64.
technicznie rzecz biorąc, taki wątek mógłby mieć 6 stosów. 4 stosy dla każdej warstwy ringowej, od ringa 0 do ringa 3, plus Windows on Windows 64, plus stos dla jądra. Technicznie jeszcze bardziej rzecz biorąc, niektórzy mówią, że jest w ogóle ring minus 1 na potrzeby hypervisora, więc to można by mnożyć. Czyli po odpaleniu jednego wątku moglibyśmy zeżreć powiedzmy między 5 a 10 MB. Ale to co się dzieje, to przy obecnej konfiguracji Windowsowej to jest zazwyczaj 1 MB z automatu. No i oczywiście wszyscy wiemy, bo nas pewnie uczyli albo wyczytaliśmy w mądrych książkach, że tworzenie wątków z ręki, new thread, to nie jest dobry pomysł. Dlaczego? Wątki są ciężkie, wątki są kosztowne, nie robimy. Zagadka, ile wątków będzie miał notatnik? Państwo mogą pomyśleć o tym, chodzi o tego notatnika, w sensie tę najprostszą aplikację. Widzieliśmy dzisiaj bardzo fajny startup, w którym było wielokrotnie podkreślone, że nie robimy korporacyjnie. Wyobraźmy sobie, że robimy startupowo notatnik. Ile to coś będzie miało wątków? Państwo pomyślą, to ja sobie w międzyczasie odpalę w ogóle proces Explorera i z tego proces Explorera, jak my sobie zobaczymy, ile wątków ma notatnik, to widzimy, że notatnik po odpaleniu ma 7 wątków na starcie. Ale dla Państwa, którzy się zaśmiali, zadajemy trivię numer 2, zagadkę dalej. Co się stanie, gdy ja spróbuję otworzyć plik w tymże startupowym notatniku? Wciskamy Ctrl-O, proszę Państwa, zerkamy, że no 19 nam tutaj mówi. 19 wątków dla aplikacji Windowsowej, która nam otwiera zwykły plik tekstowy i dodatkowo jeszcze nie umie otworzyć dużych plików i krzyczy, że są za duże, nie? Oczywiście, te wątki nie będą zjadały po megabajt pamięci, tak? Część z tych wątków jest po to, żeby obsługiwać wiadomości Windowsowe, część jest po to, żeby ładować DLL-ki, część nam zaraz zniknie. Jak ja w ogóle odfryzuję ten ekran i zamknę to okienko, no to przypuszczałbym, tak, znikają nam te wątki bardzo, bardzo powoli, tak? Ale czysto technicznie rzecz biorąc, pojedynczy wątek zjada nam dużo pamięci i my tych wątków tworzymy jak szaleni, tak? Dodatkowo inna kwestia, ile Państwo mają wątków i procesów w systemie. Tu jest goły system, który jest odpalony dosłownie, o kursor mi ucieka, dosłownie, no nie wiem, pół godziny temu, około 193 procesy, tak? Każdy proces na oko, tutaj nawet można było sobie kliknąć, będzie miał pewnie, nie wiem, co on będzie miał, pewnie ze... dobra, Państwo zrobią matematykę, bo już jest wieczór i to mi się nie chce liczyć. Sumarycznie mamy około 2,5 tysiąca wątków. Stricte przy odpalonym, powiedzmy, gołym systemie operacyjnym. To Państwo teraz widzą, dlaczego jest na przykład ten proces memory compression w Windowsie od tam którejś wersji, no bo tych wątków jest od groma i to rośnie, tak? A to jest goły system kliencki. Jak Państwo sobie postawią Windowsa serwerowego z toną usług, za IIS-em, no to po prostu eksploduje. Swego czasu nawet mogli Państwo słyszeć o czymś, co się nazywa Sit and K. To było coś, trend powiedzmy 10-15, może nawet wcześniej, lat temu, który polegał na tym, że przy pisaniu aplikacji webowych chcieliśmy pisać je tak, aby pojedynczy serwerek był w stanie obsłużyć 10 tysięcy przychodzących połączeń. Sit and K, stąd jest to ten skrót, ok? To było takie fajne oczekiwanie, które miało nam pokazać, że dobra, my konsumujemy bardzo dużo zasobów, bo wtedy jeszcze pisaliśmy aplikację tak, że jeden wątek obsługiwał jedno połączenie, no to dobrze byłoby to zrobić tak, żeby mimo wszystko jeden serwer był w stanie obsłużyć 10 tysięcy połączeń. Tutaj spoiler alert do innych prezentacji. Async w dotnecie jest skopany, Java implementuje async o wiele fajniej i oni tam się teraz bawią na przykład czymś, co robią C5M. Czyli 5 milionów połączeń sobie akceptują pojedynczym serwerem, który dodatkowo robi new thread na każdym kroku. Więc to jest mniej więcej, to są realia, z którymi my się teraz, że tak powiem, borykamy. I tyle. To jest taki początek, czyli widzimy, że tych wątków jest dużo. Te wątki nam się tworzą i dlatego mówimy, że tych wątków lepiej nie tworzyć z ręki, no bo jak będziemy je tworzyć z ręki, no to nam te zasoby strasznie eksplodują. I async nam próbował to naprawić, ale do tego dojdziemy za chwilkę. Dobra, to dalej. Nad wątkiem takim natywnym Windowsowym stoi wątek dotnetowy. Wątek dotnetowy, czyli wątek zarządzany, czysto teoretycznie nie ma żadnej gwarancji, że tam jest relacja 1:1, czyli technicznie rzecz biorąc, jeden wątek dotnetowy może działać na wielu wątkach Windowsowych, on sobie może migrować. I w drugą stronę, jeden wątek Windowsowy może technicznie rzecz biorąc obsługiwać wiele wątków dotnetowych. To się w tym momencie w żaden sposób nie dzieje. Jeżeli Państwo mieli kiedykolwiek jakiś kurs systemów operacyjnych czy coś i tam były zielone wątki i mapowanie N:1 albo M:N,
to tego nie ma. My mamy w tym momencie w dotnecie relacje 1:1, aczkolwiek, i tutaj kolejny spoiler alert, chyba ich dzisiaj dużo będzie, bo taki flow złapałem, ostatnio David Fowler mniej więcej w okolicach maja tego roku zatweetował, że będą kombinowali z zielonymi wątkami. Chcą to zerżnąć z Javy, z projektu Loom. Słucham? Dałbym głowę. A kiedy było NDC Porto w tym roku? Nie, a nie kwiecień? No anyway, tuż po NDC Porto, bo swoją drogą miałem wystąpienie na NDC Porto o projekcie Loom i potem z Davidem Fowlerem sobie tam zamieniliśmy kilka tweetów. Ale w każdym razie, zżynają teraz z Javki to podejście, przynajmniej chcą zerżnąć to podejście i potencjalnie będą zielone wątki w dotnecie i potencjalnie będzie mapowanie N do 1 albo M do N. Wydawało mi się, że David Fowler w ciągu ostatniego miesiąca pokazał na, że to w końcu działający mają. O, to tego nie wiedziałem. To jest w takim razie bardzo ciekawa rzecz, w szczególności, że spoiler alert do spoiler alertu, Microsoft parę lat temu, powiedzmy 4-5, oficjalnie w jakimś swoim researchowym white paperze miał stanowisko, że zielone wątki to jest w ogóle passé i że tego się nie powinno nigdy robić. Zielone wątki to zło, async oparty o korutyny jest podejściem lepszym, tak twierdzili. Javka pokazała, że no dobra, wy sobie wszyscy robicie asynka. Kto w ogóle przepisywał kiedykolwiek codebase na asynka i musiał się rzezać z wprowadzaniem tasków wszędzie? Tak, no to właśnie, Javka uniknęła tego całkowicie, dobiła sobie do 5 milionów połączeń, no to teraz dotnet będzie to pięknie zżynał, no i może odejdziemy od tej narracji, że wątki zielone są złe. Tak, swoją drogą ludzie właśnie często mnie pytali, bo też na innej mojej prezentacji mam pokazaną implementację asynka w dotnecie opartą o zielone wątki i ludzie mi zadają pytanie, czy to kiedykolwiek będzie w dotnecie. Ja przez lata mówiłem, no nie ma szans, przepisaliśmy cały świat na asynka i wprowadziliśmy wszędzie taski, value taski, pieron wie co jeszcze, no ale najwyraźniej może czeka nas kolejne 5 lat przepisywanie asynka na brak asynka, więc będzie zabawnie, to na pewno będą ciekawe czasy. Ale wracając do prezentacji, mamy wątek zarządzany i ten wątek zarządzany ma dwie kapitalne rzeczy. Po pierwsze ma osobnego ID-ka i to się nam bardzo przydaje w zrzutach pamięci, a po drugie ma nazwę. Jeżeli Państwo kiedykolwiek już tworzą wątek w dotnecie przez new thread, podajcie Państwo tam nazwę przez propertaska, z tego względu, że jak potem Państwo robią zrzut pamięci, to po pierwsze łatwiej jest widzieć, co ten wątek miał robić i czy to jest nasz wątek, czy platformy, a po drugie łatwiej jest zobaczyć, czy ten wątek robi to, co miał robić, bo w zrzutach pamięci bardzo często jest tak, że ten wątek jednak robi coś innego i to jest na przykład przyczyna błędu. Także zawsze jak tworzymy wątek, zawsze nadajemy mu nazwę, tak jak tutaj mamy podane thread.name i w ten sposób ich używamy. Dodatkowo, dotnet technicznie rzecz biorąc nie prekomituje staka, czyli jak mówiliśmy sobie o tu na tym slajdzie, że wątek normalnie zjada 1 megabajt, dotnet tego stara się unikać. To jest bardzo ciekawe na Linuxie, jak oni robią, bo Linux na przykład w ogóle nie ma opcji rezerwacji pamięci, a potem komitowania pamięci, więc oni musieli w systemie operacyjnym robić niezłe chocki klocki, żeby coś takiego sobie doimplementować na własne potrzeby, no ale technicznie rzecz biorąc dotnet próbuje tego unikać. Co dalej z ciekawszych rzeczy? Wątek taki może nam umrzeć, ale można go też zabić przez thread abort. To jest przynajmniej w dotnet frameworku, w dotnet core, że tego nie ma. Łapka w górę, kto jeszcze używa dotnet frameworka? No dobrze, już myślałem, że jestem jedyny w tym pomieszczeniu. W dotnet frameworku można było ubijać wątki przez thread do the board. W dotnet core to usunęli. Prawdopodobnie to już nigdy nie wróci, no ale prawdopodobnie miało nie być zielonych wątków, więc może kiedyś będę wycofywał się z tych słów, ale zasadniczo nawet jak wróci, nigdy przenigdy tego nie róbcie. Jeżeli kiedykolwiek wstrzymujecie wątek albo robicie thread abort albo jakiegoś innego twardego killa na wątku, ryzykujecie deadlock momentalnie. Nigdy tego nie róbcie. Jako side note albo zadanie domowe, pytanie dla Państwa, to dlaczego garbage collector wstrzymuje wątki i czy to jest bezpieczne? Ale to taki tam szczegół. Dobra, i jeszcze jedna ciekawa rzecz, mianowicie jeżeli z takiego wątku poleci nam wyjątek, którego nie złapiemy, to nam zabija aplikację. Więc jak zawsze, jak robimy nowy wątek, to po pierwsze zawsze nazwa, a po drugie zawsze try catch do środka. Ten try catch nie złapie nam wszystkich wyjątków, bo są wyjątki, których nie potrafimy złapać, ale przynajmniej minimalizujemy szansę, że nam to zabije aplikację. I tutaj znowu hejt na dotneta, chwalenie Javy. W Javce jak wątek poleci unhandled exception, to nie zabija procesu. Nie? To,
przyjemna rzecz mimo wszystko, żeby nam procesy nie umierały. W dotnecie tak nie ma i dobrze jest o tym pamiętać. W szczególności, gdy robimy sobie na przykład interopa. I czy ktoś z Państwa słyszał o IKVM na przykład? IKVM to jest kompilator Javy do dotneta. Więc jeżeli odpalilibyśmy na przykład javowe jarki bezpośrednio na dotnecie przez tego IKVM-a, no to oni, ponieważ oni nie dokładają try-catchy, bo się tym nie przejmują, no to jak poleci nam wyjątek, no to zabija naszą aplikację. Więc już ten interop pomiędzy platformami jest o wiele trudniejszy. Ale dobra, bo to są dygresje do dygresji, kontynuujmy. Było powiedziane, że wątki są ciężkie, nie tworzymy wątków. To czego używamy zamiast tego? No jest threadpoola w dotnecie, która jest statyczna, która jest ogólnie antypaternem, bo statyczny serwis lokator to ogólnie są praktyki sprzed 20 lat, ale tak to jest zaimplementowane. Ta threadpoola ma teoretycznie działać w absolutnie każdym kontekście, jaki Państwo sobie wymyślą, czy to mała aplikacja desktopowa, czy serwerowa, czy nawet big data odpalane na Sparku, ta threadpoola ma sobie dać radę i to jest algorytm, który mniej więcej te threadpoola, a przynajmniej tak wyglądał ten algorytm na początku, jak ona została wprowadzona. To, co dla nas jest tak naprawdę istotne z tego algorytmu, to to, że ta threadpoola tworzy nam dwa wątki na sekundę, czyli jeden wątek tam na pół sekundy, czyli jak Państwo nawrzucają nie wiadomo ile rzeczy na threadpoolę, to ona nie eksploduje od razu, tylko będzie tworzyła dwa wątki na sekundę. Tym sposobem bardzo łatwo można ją wysycić. W szczególności można to wysycić przy użyciu tasków. Dlaczego? Bo taski mają dwie kolejki. Kolejkę globalną i kolejkę lokalną. Więc jak będą nam wpadało dużo tasków na kolejkę globalną, no to nam tu się nie powstanie wystarczająco dużo wątków i ubijemy aplikację, mimo że jeszcze mamy zasoby. W każdym razie ta threadpoola może rosnąć, może się kurczyć, no i my zasadniczo nie możemy tego za bardzo kontrolować. To jest argument, to jest algorytm dotnetu, no i my mamy ufać, że on będzie działał. I teraz, ponieważ my będziemy potrzebowali dzisiaj sobie zaimplementować threadpoolę, to tutaj jest taki króciutki kod pokazujący, jak to można zrobić w najbardziej prosty, sztubacki sposób. Tak? Nie sugeruję Państwu, żeby ten kod zapamiętać, sugeruję, żeby pamiętać, że umiemy sobie zaimplementować threadpoolę. I to się raczej łatwo implementuje, jakieś tam blocking collection, tworzymy sobie wątki, odpalamy zadanka na tym. Nie ma tutaj żadnej magii. Kontynuując, zawsze chcieliśmy mieć w dowolnym modelu programowania, czy to w dotnecie, czy w dowolnym innym języku, zawsze chcieliśmy mieć możliwość odpalenia jakiegoś kodu na boku. Tak? Robimy sobie, nie wiem, aplikację desktopową, webową i trzeba nam coś przetworzyć na boku, nie wiem, poza głównym wątkiem, to niech się policzy. I nas nie interesuje, jak to się policzy, kiedy to się policzy, czym to się policzy. To są szczegóły, które nas nie interesują, ale chcemy mieć to łatwo, możliwość zrobienia tego łatwo w języku, w platformie. Tak? Dlatego od samego początku dotneta były wzorce, które nam na to pozwalały. Pierwszym ze wzorców na robienie czegoś na boku asynchronicznie był APM, Asynchronous Programming Model. I ten model dalej jeszcze widzimy w różnych WinAPI-ach, na przykład API Windowsowych czy starych API dotnetowych. Zawsze je rozpoznajmy po begin coś tam i end coś tam, tak? Czyli mamy tak naprawdę dwie metodki, które nam tutaj tworzą taką symetrię. Beginem odpalamy operację, endem pobieramy wynik, albo jeżeli też trzeba będzie, zaczekamy na ten wynik i wtedy przekażemy coś dalej. No i widzimy, że do tego enda, że ogólnie to, co my musimy zrobić, no to my musimy gdzieś tutaj też podawać te lambdy i wszystko. To jest dla nas fajne o tyle, że to działa, to jest dla nas niefajne o tyle, że tu się nam tworzą callbacki. Był jeszcze inny wzorzec, który się nazywał EAP, czyli mieliśmy event-based asynchronous pattern, mieliśmy jakiegoś tam background workera, dopinaliśmy nową lambdę, on to sobie liczył, tak? To zasadniczo działało, to robiło dokładnie to, co trzeba. Problem był z tym, że analiza przepływu kodu w takim podejściu była dość trudna, bo to są te callback hell, które my tutaj otrzymujemy, tak? Jest dużo callbacków, nie wiadomo po pierwsze, czy to scrollować plik z góry w dół, jak te metody w ogóle podzielić, jeszcze nam ktoś na code review powie, ej, wydziel to do osobnej metody, to gdzie to rzucić wyżej, niżej, nie wiadomo, co scrollować się nie da, nie mówiąc już o analizie tego kodu, jak on się wykonuje, tak? A jak jeszcze potem w debugerze trzeba było nam call stack wyczaić, no to zaczynały się już naprawdę, może nie problemy, ale na pewno wyzwania, tak? Więc chcieliśmy coś z tym zrobić. Jednym z podejść, które jest dość popularne, to stworzenie czegoś, co będzie takim first class citizen, rapującym nam kod, który my chcemy wykonać. I w dotnecie to coś, to był task-based asynchronous pattern, TAP w skrócie. Czyli to jest to, co było na początku, gdy wszedł pierwszy task. To było mniej więcej w okolicach dotneta 4, dotnet frameworka 4, o ile się nie mylę. I to nam pozwalało zrobić taką magię, że my mogliśmy wziąć kawałek kodu, opakować go w obiekt taska i teraz ten obiekt mogliśmy sobie przesyłać między metodami. I ten obiekt reprezentował nam jakąś robotę do zrobienia, a mieliśmy dodatkowo bardzo fajne metodki continue na przykład, gdzie mogliśmy dopinać różne kontynuacje do tego obiektu. I to było o tyle dobre,
że my mając takie pudełeczko na kod do wykonania, my mogliśmy o wiele lepiej zarządzać tym kodem, a dodatkowo jeszcze było coś takiego, co się nazywało peeling, parallel language integrated queries, czyli te wszystkie nasze ukochane selecty, wery i całą resztę dopisywaliśmy dot as parallel. To się wykonywało wielowątkowo, było nie wiadomo jak turbo szybkie w teorii, wygodne i tego typu rzeczy. Tak? Jak to działało w praktyce? No to bywa różnie. Jeden rabin powie tak, inny rabin powie inaczej, ale zasadniczo to było wygodne. Problem z tym podejściem jedynie był taki, że te taski służyły nam do robienia rzeczy, które są CPU intensive, czyli do rzeczy, które autentycznie muszą coś liczyć, tak? A my chcieliśmy, żeby rozwiązać problem C10K albo żeby ogólnie skalować się nie wiadomo jak, to my chcieliśmy rozwiązać troszeczkę inny problem, mianowicie musieliśmy czekać na IO, musieliśmy czekać na pliki, na dane z soketów, na jakieś tam eventy czy coś takiego, czyli ogólnie my bardzo dużo czekamy i dopiero potem coś robimy. I tutaj do gry wchodzi nam async. Async, pomimo tego, że wykorzystuje tego samego taska co poprzednio, to pod spodem robi zupełnie inną maszynerię i służy do zupełnie innych rozwiązań. Ale zanim do tego dojdziemy, to zobaczmy sobie jedną bardzo ciekawą rzecz, mianowicie async i await, one nie wymagają żadnego interfejsu. Podobnie jak forage. Async wymaga typu, który, a dokładniej await wymaga typu, który jest awaitable. Czyli to jest typ, który ma taką fajną metodkę getAwaita i to getAwaita musi nam zwrócić typ, który będzie miał jakieś tam propertaski w stylu isCompleted i będzie miał wynik i tego typu rzeczy. I co my z tym możemy zrobić? A no my z tym możemy zrobić taką sztuczkę, której niekoniecznie polecam Państwu na produkcję, ale możemy sobie na przykład zrobić coś takiego, że sobie możemy zrobić kod, który będzie awaitował nam na integera. Tak? Dlaczego? No bo możemy. I co tu się dzieje? Odpalmy sobie w ogóle tę aplikację i teraz widzimy, że my tutaj podaliśmy await 2000, no i widzimy, że on nam jakieś 2 sekundy spał, tak? Czyli potrafimy awaitować tak, jakbyśmy robili task delaya. I jak to działa pod spodem? Piszemy sobie po prostu extensiona, który rozszerza nam integera i zwracamy po prostu awaiter ten normalny z task delay, tak? Nie mówię Państwu, żeby teraz Państwo szli i przepisywali swoje codebase'y, ale tym sposobem możemy zrobić każdy typ awaitowalny. W szczególności też możemy pisać własne taski. Nie potrzebujemy używać dotnetowych tasków albo value tasków czy coś. Możemy zrobić własne taski, które tak samo będą awaitowalne. To samo się tyczy na przykład foricha. Żeby foriczować po czymś, Państwo nie potrzebują żadnego interfejsu implementować. Wystarczy, że Państwo zaimplementują bodajże metodkę getEnumerator, która zwróci odpowiedni typ, który tam ma move nexta i jakiś tam wynik. I możemy w ten sposób foriczować po czymkolwiek. Czyli ten async i await, po pierwsze, jest dość elastyczny, a po drugie, to co jest też dla nas istotne, to, że on nie wymaga żadnego wsparcia platformy per se. On nie wymaga interfejsu, on nie wymaga przeróbek .NET-a, a w szczególności to jest coś, co jest tylko w C-Sharpie. Nie ma asynka i awaita, a w innych językach .NET-owych, we F-Sharpach czy w COBOL.NET-cie, technicznie można by je dopisać, ale to byłby zupełnie inny mechanizm. To coś nie jest implementowane w platformie, a jedynie w języku i w całości przez kompilator. I zaraz sobie zobaczymy, jak to dokładnie jest implementowane, ale zanim my to zobaczymy, to dla nas jest najważniejsza rzecz. Kod asynchroniczny nie może blokować wątku systemu operacyjnego. To jest dla nas kluczowa rzecz. Jeżeli napiszemy kod, który będzie asynchroniczny, ale zablokuje nam jakiś wątek, to całkowicie pomijamy ideę i pomijamy sens kodu asynchronicznego. Najważniejsze jest to, że async nigdy nie może blokować wątku systemu operacyjnego. Może blokować coś innego, ale nie może zablokować wątku Windowsowego czy tam Linuxowego. I pamiętając o tym, ruszajmy ze zrozumieniem asynka. Jeżeli byśmy chcieli pobawić się w mądre określenia, to async w C-Sharpie jest zaimplementowany jako coroutine compiler level transformation, czyli transformacja robiona przez kompilator, która zamienia zwykłe metody na korutyny. Do tego zaraz dojdziemy, jak sobie będziemy analizowali maszynę stanów. Drugą rzeczą jest service locator dla orkiestracji promes. Czyli promesy w naszym przypadku to są te taski, w innych językach to byłby jakiś future, completable future w Javie, promeska czy coś takiego i do orkiestrowania ich używamy service lokatora. Tutaj w tym przypadku tym service lokatorem jest synchronization context. I trzecim elementem w asynku w C-Sharpie jest to, że mamy statycznie wiązane faktorki, fabryki dla promes.
Czyli mamy po prostu w trakcie kompilacji ustalane, jakiej dokładnie promesy używamy. Nie możemy sobie wymienić implementacji. W którym momencie my to podajemy? Dokładnie przy podawaniu w sygnaturze, czy my zwracamy voida, czy my zwracamy taska, czy my zwracamy value taska, czy coś innego. To jest w trakcie kompilacji i tam nie ma żadnego polimorfizmu, który wykonywałby się nam w trakcie runtime. No i my teraz będziemy chcieli przejść przez te wszystkie elementy. Jak zrozumiemy te wszystkie elementy, to sobie przeimplementujemy asynka w taki sposób, żeby awaitować async voidy. No to ruszamy. Zanim to wszystko zrozumiemy, pierwszym elementem jest task. I ja teraz Państwu powiedziałem, że ten task, ta klaska task.netowa, ona na początku była do operacji, które były CPU intensive, tak? Czyli jakieś tam właśnie liczenie, coś tam z TPL-a, coś tam z spellinka, tego typu rzeczy. Drugim workflowem, tym, który wspiera async, to jest ten workflow IO bound, czyli jakieś tam rzeczy, gdy my głównie czekamy. To jest bardzo słaba decyzja zasadniczo, że .NET postanowił wykorzystać dokładnie tę samą klasę do reprezentowania tych dwóch workflowów, a po czym poznajemy, że to jest słaba decyzja? No po tym, że potem trzeba było dokładać value taski i jeszcze bardziej przerabiać kod, który już dość mocno przerabialiśmy, bo się nagle okazało, że taski są, no powiedzmy, nie tak dobre, jak chodzi o alokację pamięci, tak? Ale ciekawszą kwestią jest też to, że taki task, żeby zrozumieć, jak on działa, to musimy przejść przez jego maszynę stanów. To nie jest maszyna stanów asynka, to jest maszyna stanów taska. I ona się składa z trzech takich grup, które nas interesują. Pierwsza grupa to są rzeczy, to są stany, gdy task został utworzony, ale jeszcze nic sensownego nie robi. Potem mamy grupę stanów, gdzie ten task już coś robi, już pracuje albo już czeka, to też jest jakieś tam robienie. No i na samym końcu jest task, który skończył robotę, no i trzeba by się nim zająć, podsumować to, co on osiągnął. I teraz sobie przejdziemy przez te wszystkie trzy etapy i zobaczymy, co się dzieje. Pierwszą rzeczą jest tworzenie taska. Nie wiem, czy ktokolwiek w tym pokoju albo ktokolwiek ogólnie na świecie w dotnecie próbował utworzyć taska przez konstruktor. Łapka w górę. Bardzo, o jest tutaj ktoś, ojej, dobra, bardzo dobrze, że Państwo nie podnoszą tych łapek, tam jest ładnie czerwone napisane, nie klikać w to. Po co nam to jest? Task miał rapować kod, miał pakować kod, który potem mogliśmy wykorzystać i przenosić między metodami. Mogliśmy go przekazać jako parametr, zapisać do zmiennych i tego typu rzeczy. I ideowo, gdy projektowano TPL-a, Microsoft chciał, żeby rozdzielić te dwie operacje, czyli utworzenie tego pudełka na kod do wykonania i mechanika wykonywania tego kodu. Bo potencjalnie mogłoby być tak, że my na przykład pakujemy sobie naszą metodkę w taska, a potem to dajemy jakiejś zewnętrznej biblioteczce, która zajmuje się wykonaniem tego w jakiś, nie wiem, turbo optymalny sposób, tak? I to jest właśnie po to, żeby móc rozdzielić te dwie operacje, właśnie po to został stworzony ten konstruktor, który teoretycznie jest dla nas dostępny. Ale my nigdy z tego nie korzystamy w C-Sharpie. My zasadniczo zawsze jak tworzymy taska, to chcemy go od razu kopnąć, żeby on działał, tak? Więc nie używamy do tego konstruktora, tylko używamy task run, task factory start new, jakieś pelinki, jakieś tego typu rzeczy. Teraz zasadniczo tworzenie taska przez konstruktor jest słabym pomysłem, no bo potem trzeba byłoby tego taska odpalić. No to jak odpalić taska? Kto z Państwa wie? W sensie dajmy na to, nie mamy task runa i trzeba by tego taska odpalić, czyli właściwie co? No i tu dochodzimy do ważnych kwestii, mianowicie, że jak zaczniemy to sobie dekompilować pod spodem, to będziemy widzieli, że task używa czegoś, co się nazywa task scheduler. Tak jak widzieliśmy te redpoole w dotnecie, tak samo jest drugi kawałek w dotnecie, który jest statyczny, którego nie można utworzyć, który jest pięknym antywzorcem, to jest task scheduler. I ten task scheduler to jest taka maszyneria, która właśnie bierze taski i je scheduluje, czyli je odpala na jakichś wątkach, ma odpowiednie kolejki globalne, lokalne, rozdziela to pomiędzy wątki, ma jakiś tam work stealing, ma jakąś magię pod spodem, która ma sprawić, że te zadania nam się w jakiś tam sposób wykonają. No problem jest tylko taki, że ten task scheduler jest statyczny, jest globalny i nawet gdybyśmy chcieli zaimplementować własny task scheduler, to wpięcie go w dotneta no jest powiedzmy mniej trywialne niż byśmy chcieli, tak? To nie jest po prostu ej, użyj tego task schedulera, tylko to jest na zasadzie musimy wejść gdzieś głęboko w bebechy i powiedzieć nie używaj dotnetowego task schedulera, a zamiast tego rób jakąś magię, o którą cię prosimy. Zobaczymy to później. I dlatego właśnie ten task scheduler nie jest czymś, co jest implementowane przez ludzi i dlatego nie używamy konstruktora. Ale teraz, ponieważ my będziemy chcieli zaimplementować task scheduler, tak wygląda jakaś podstawowa implementacja. Znowu, nie zapamiętujemy kodu, interesuje nas to, że umiemy napisać własny task scheduler, który tak naprawdę pod spodem
i tak będzie używał tego task schedulera, powiedzmy gdzieś tam dotnetowego, ale będzie nasz i będziemy mogli się do niego wpiąć. Czyli już widzimy, że tworzenie tego taska i schedulowanie go to jest jakaś maszyneria pod spodem, która używa statycznych rzeczy głównie z dotnetem. Dalej, idziemy do tej drugiej grupy stanów, czyli taski, które już coś robią. W świecie TPL-a mamy metodkę continue with, której my najczęściej używamy w taki bardzo prosty sposób, czyli continue with lambda, lecimy, tak? Ale ta metoda ma bardzo dużo parametrów, na przykład możemy odpalić rzeczy tylko jak się nam coś popsuje, albo tylko jak się nam zakończy sukcesem i nie było żadnego wyjątku. Albo właśnie mamy trzecie od dołu, ukrywamy domyślny scheduler i możemy użyć innego schedulera. Albo na przykład możemy oznaczyć, że ten task pewnie się nam chwilę będzie wykonywał, fajnie byłoby, żeby dostał dedykowany wątek. Takie rzeczy możemy w continue with zdefiniować, zazwyczaj tego nie robimy, zazwyczaj po prostu dajemy continue with, dajemy lambdę, to nam do szczęścia wystarczy, ale dobrze jest wiedzieć, że możemy właśnie zmodyfikować to zachowanie i zobaczymy potem, kiedy nam się to przyda. I teraz, jeżeli my byśmy chcieli tego continue with sobie rozebrać na części pierwsze, jak zaczniemy to dekompilować, to gdzieś tam pod spodem będzie metodka continue with core, która to co robi, to dokłada nam kontynuację do taska, tak? Continue with, chcemy dodać kontynuację. I teraz ta kontynuacja na tasku, to co ona będzie robiła dalej, ona sobie przechodzi przez jakieś tam wewnętrzne mechanizmy, ustawia wynik, potem kończy stage free, bo tam jest ta maszyna stanów taska, co nas nie bardzo interesuje. To co nas najbardziej interesuje, to, że gdy ten task w pewnym momencie się skończy, czyli zostanie na nim wywołane finish continuations, albo task wywoła to sam, albo coś z zewnątrz to wywoła, na przykład wywoła to jakiś task completion source, albo wywoła to jakiś sterownik Windowsowy czy coś takiego, no to to, co my robimy, no to na kontynuacji odpalamy metodkę run. I na tej metodce run to, co się potem dzieje, no to my odpalamy schedule and start. I to jest to, gdzie zaczęliśmy. Tam, gdzie tworzyliśmy taska jakimś tam przez konstruktor albo task runem czy coś tam, no to potem widzieliśmy, że on był schedulowany. I tu jest dokładnie to. Dopięliśmy kontynuację. Jak task zacznie kończyć kontynuację, no to powie schedule and start na kontynuacji i to nam załatwia to, że się taka pętelka kręci, tak? Czyli zrobił się task, jest kontynuacja, on to odpali i tak w kółko. I teraz dochodzimy do tego trzeciej grupy stanów w tasku, czyli task się zakończył. No i teraz jest pytanie, kto z Państwa zauważył, że taski w ogóle implementują jakiegoś ID z Posable'a? Łapka w górę. O, jest, ktoś brał. W dotnet Core dalej implementuje, ID Disposable nie robi już nic w dotnet Core, w dotnet 4 czy gdzieś tam w starszych jeszcze robił, w dotnet 4.5 już go zaczęli optymalizować. Najważniejsze jest to, że tutaj bardziej taka ciekawostka, w dotnecie 4 jak wywołaliśmy dispose na tasku, to nie można na nim było zrobić continue with potem i się dostawało wyjątek, więc to psuło wyjątki, więc było explicite powiedziane nie dispose'ować tasków. Teraz wywołanie dispose'a na tym i tak nic nie robi, bo ta metoda jest pusta, ale to jest bardzo ciekawy case i to jest też do, że tak powiem, przemyślenia w domu. Czy to, że coś implementuje idisposable'a, to czy to znaczy, że my musimy używać using'a albo właśnie wołać dispose'a na tym typie? Bo tego nigdzie nie ma w kontrakcie, że my musimy. Teraz jest pytanie, czy my powinniśmy, czy nie. To już są jakieś tam metafizyczne rozważania w tym obszarze. No ale w każdym razie na taskach dispose'a nie wołamy, bo nie ma sensu. Dodatkowo, jeszcze dwie rzeczy, na które bardzo łatwo się znadziać. Pierwsza rzecz to status, bo na tym statusie jest coś takiego jak ogólnie is completed. I is completed będzie true, bo dotarliśmy do tej trzeciej grupy stanów, ale to wcale nie znaczy, że task się wykonał poprawnie, on się mógł wywalić. Tak? I dlatego mamy osobne proper taski, jak is cancelled, is faulted czy coś takiego, więc trzeba pamiętać, że is completed nie oznacza tylko sukcesu. I druga rzecz, task ID, dokumentacja dotnetu twierdzi Państwu, że ID jest unikalne na taskach, to nie jest prawda, to jest najzwyklejszy integer, który się może przekręcić, więc zasadniczo lepiej nie polegać na tych ID-kach tasków, tak samo jak lepiej nie polegać na ID-kach procesów, na przykład szczególnie w Windowsie, bo tam one mogą być dość często reużywane i w ogóle wychodzą nam jakieś tam ciekawe rzeczy. No i żeby zamknąć temat tasków, no to jeszcze dochodzi kwestia value taska, czyli w pewnym momencie C-Sharp się zorientował, hej, taski są bardzo ciężkie, zaimplementujmy coś, co będzie alokowane na stosie, a nie na stercie.
No i tym czymś jest value task. Teraz trzeba iść przepisać nasze wszystkie metody z taska na value task, co nie jest trywialne, bo żeby odpowiednio używać ta value taska i zbić alokację, no to tak naprawdę trzeba pisać value task source'a i tam robić sobie pulę tego wszystkiego. To nie jest turbo trywialne. Jest w miarę sensowny przykład od Konrada Kokosy, gdzie on ma pulled value task source. On jest całkiem fajny i w miarę nie alokuje. W .NET Core bodajże nawet piątce Microsoft w ogóle wystawił dodatkową klaskę, która ułatwia nam pisanie tych pulled value task source'ów i całej reszty, ale zasadniczo rzecz biorąc, no nie jest to takie trywialne. Czyli jeżeli Państwo myślą, że mamy problemy z pamięcią, zmienimy taska na value taska, no to nie działa aż tak trywialnie. Tak samo jak myślą Państwo, wstawimy tu asynka, tu awaita, będzie szybko i tanio, no to też tak nie jest. No, także to są różne problemy. I dodatkowo jeszcze jedną kwestię Państwu polecam. Joe Duffy miał bardzo fajną serię na blogu o Midori. Midori to był system operacyjny zrobiony w grupie Microsoft Research. To była reimplementacja Windowsa, gdzie całe API Windowsowe czy tam Midorowe wtedy było zrobione właśnie z asyncami. Każda metoda zwracała taska, tylko tam taski były alokowane na stosie, a nie na stercie. I oni to robili wcześniej jako wprawkę przed implementacją asynka w C#, ale w trakcie implementowania asynka w C# jednak zdecydowali się użyć tego taska, który był na stercie, a nie na stosie. No i zasadniczo rzecz biorąc, twórcy, między innymi Joe Duffy, twierdzą, że to nie był zbyt dobry pomysł. Bardzo polecam tę serię, bo ona pokazuje bardzo fajnie, jak można było się nauczyć wielu rzeczy w trakcie budowy tego systemu operacyjnego i jak potem mimo tego popełnili dość duże błędy, z którymi których teoretycznie dałoby się uniknąć, no bo po to było to poletko do testów. Dobra, mamy ten fragment o taskach i teraz jedziemy tak naprawdę do najważniejszej rzeczy z Async'a i Await'a, do synchronization kontekstu. Bo zawsze chcieliśmy mieć możliwość odpalenia jakiejś rzeczy na boku. Chcieliśmy mieć możliwość odpalenia kodu gdzieś z boku, on niech się wykona, nas nie interesuje gdzie, nas nie interesuje jak, ale ten kod ma nam zrobić robotę. No i teraz kod to nie jest wszystko. Oprócz kodu my jeszcze potrzebujemy uprawnień, my jeszcze potrzebujemy impersonation, my jeszcze potrzebujemy tokenów bezpieczeństwa, my jeszcze potrzebujemy w ogóle nazwy użytkownika, my jeszcze potrzebujemy jakiegoś thread local storage. W .NET frameworku 2 było w ogóle coś takiego jak code access security, bodajże to się zwało. Mogliśmy sobie każdą metodkę powiedzieć, hej, ten wątek nie ma prawa odpalić tej metody, nie? Czyli zwiększaliśmy sobie bezpieczeństwo i te wszystkie rzeczy trzeba gdzieś trzymać przy tym kodzie, który wykonujemy. Więc trzeba było mieć pudełko, które oprócz kodu będzie trzymało metadane, jak ten kod wykonać. I czymś takim był Asynchronize Invoke. Ten Asynchronize Invoke możemy pamiętać na przykład z WinForms'ów, bo tam kontrolki implementowały Asynchronize Invoke. I na kontrolce mogliśmy zrobić po prostu begin invoke albo invoke i to używało tego mechanizmu pod spodem. Problem z tym mechanizmem był taki, że to zawsze było uwiązane do wątku, czyli dany coś, dana kontrolka, dane ustrojstwo implementujące Asynchronize Invoke, zawsze tam było nie tyle domniemane, co nawet zakontraktowane, że tam jest jakiś specjalny wątek, który to robi. A nas niekoniecznie interesuje kwestia, żeby to się wykonało na innym wątku. Dla nas może być ok, żeby to się wykonało na obecnym wątku, nie? Albo na puli wątków. Więc my nie chcieliśmy mieć tego kontraktu, że coś musi być związane z wątkami i wtedy powstało coś, co się nazywa Execution Context. Execution Context to jest taka klaska wewnętrzna dotnetowa, która właśnie trzyma różne konteksty związane z wykonywaniem kodu, na przykład Synchronization Context do synchronizacji Logical Call Context, do tego jak tam przekazywać różne dane pomiędzy wywoływaniami metod. Security Context, uprawnienia, bezpieczeństwo. Host Execution Context, czyli na przykład możemy sobie w procesie w ogóle hostować dwa dotnety, tak, i teoretycznie robić interopa między tym. Takie rzeczy też były możliwe w dotnet, że już to się robi troszeczkę trudniej, no ale trzeba było tym wszystkim zarządzać. I jednym z tych execution kontekstów, a dokładnie jednym z kontekstów trzymanych przez execution context jest synchronization context. I ten synchronization context to jest taki kontrakt, taki interfejs, który pozwala nam właśnie odpalić coś na boku, gdzie sam synchronization context nic nie gwarantuje odnośnie tego, co to na boku jest. Czy to jest ten sam wątek, czy to jest osobny wątek? Czy to się wykonuje po kolei jedno po drugim? Czy to się wykonuje równolegle? Czy to się wykonuje w jakiejś ustalonej kolejności FIFO, czy cokolwiek innego? Synchronization context jedynie jest taką logiką, która nam trzyma kontrakt, że hej, daj mi to, a ja to wykonam.
I teraz trzeba zrobić implementację tych synchronization kontekstów i te implementacje mogą to implementować różnie. Mianowicie mogą implementować to z różnymi wątkami i na przykład bez wątków. Ale najważniejsza rzecz jest taka. Gdy Państwo kiedykolwiek robią await na jakiejś metodce, to Państwo domyślnie łapią kontekst synchronizacji. Jeżeli Państwo kiedykolwiek widzieli configure await false, widzieli Państwo? Widzieli. To znaczy, żeby skonfigurować, czy Państwo chcą łapać ten wątek, ten synchronization kontekst, czy nie. Domyślnie on jest łapany, czyli jeżeli Państwo zrobią await metoda, to obecny kontekst synchronizacji zostanie zapisany w tasku, a potem użyty do odpalenia kontynuacji. I to możemy zmienić przez configure await false. Można by też zrobić configure await true, no ale to zasadniczo by nam wiele nie zmieniło, bo z domysłu tak jest. I to nam zmienia działanie kodu. Dlaczego? Bo kontekst synchronizacji to po pierwsze jest zmienna globalna przypisana do wątku, więc kolejny świetny wzorzec mamy w dotnecie, zmienne globalne. A po drugie, w zależności od rodzaju aplikacji, kontekst synchronizacji będzie działał inaczej. Dlaczego? Wyobraźmy sobie aplikację desktopową, WinForms'y, WPF'a, aplikację Metro, ale wyobraźmy sobie też na przykład aplikację Blazorową albo Xamarina. Wszędzie tam, gdzie mamy interfejs użytkownika, taki klikalny, zasadniczo te interfejsy implementuje się w ten sposób, że tylko jeden wątek UI-owy może zmieniać kontrolki, dokładać przyciski, zmieniać labelki. Czyli jeżeli my odpalimy jakikolwiek kod na boku i ten kod chciałby zmienić labelkę, to dla nas kluczowe jest, żeby ten kod wykonał się na wątku UI-a. Więc kontekst synchronizacji w takich aplikacjach desktopowych będzie wrzucał wszystkie kontynuacje na wątek UI-a. Ale na przykład w aplikacjach webowych nas nie interesuje wątek UI-a. Nas bardziej interesuje to, żeby dany wątek albo dana kontynuacja wykonała się w obrębie tego samego żądania sieciowego, żebyśmy mieli dostęp do tych samych nagłówków HTTP. To już jest tak naprawdę nieaktualne, bo w starym ASP.NET-cie, w tym .NET frameworkowym jeszcze, tam był osobny kontekst synchronizacji do ASP, tak? W .NET Core już tego wątku synchronizacji nie ma, ale za to na przykład nie możemy się dogrzebywać do globalnych zmiennych tam headersów czy coś. Trzeba robić dużo machlojek, żeby się do tego dogrzebać, tak? Coś za coś, tak? No i teraz jest kwestia taka, że mamy też inne aplikacje, na przykład konsolowe. Tam nas zasadniczo nie interesuje, w jakich to się wątkach wykona, więc to sobie wszystko leci na threadpoolę. I teraz jaki jest wniosek z tego? W zależności od tego, w jakiej my jesteśmy aplikacji, to my mamy różne rzeczy, na przykład ile mamy wątków, albo w jakiej kolejności nam się to wykona, albo czy to się nam wykona równolegle. A w szczególności, jak Państwo zaznaczą kawałek kodu, zrobią Ctrl-C, Ctrl-V do innej aplikacji, to ten kawałek kodu może działać zupełnie inaczej. W tym przypadku głównie oznacza to, może deadlockować. Zobaczmy sobie, dlaczego tak jest. A dokładniej, żeby zobaczyć, dlaczego tak jest, będziemy musieli przejść przez maszynę stanów i potem zrozumieć, jak synchronization kontekst się w to wpasowuje. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy chcieli zrozumieć przy synku, to co ja bym Państwu chciał pokazać. Chciałbym Państwu pokazać to. Zaczniemy sobie od takiej metodki, która jest metodką po pierwsze cywilizowaną, bo ma jakiegoś taska, zwraca async taska, a po drugie ma kilka awaitów, tak? Ma tutaj jakiegoś await task from result, task delay, task yield, tego typu rzeczy i na samym końcu tak troszeczkę niecywilizowanie rzuca nam wyjątek, okej? I teraz chcielibyśmy zobaczyć, co się z tą metodą dzieje i tu dochodzimy do tego pierwszego elementu, że obejrzymy sobie to, co nazwaliśmy transformację do korutyn, czyli do metody, która może być wykonywana wielokrotnie i zatrzymywana w połowie. I jak to działa? Po pierwsze, jak skompilujemy to, albo może najpierw zobaczmy sobie, co się dzieje. Jak my to skompilujemy i zdekompilujemy, no to wychodzi nam, że z takiej krótkiej metody wyszło nam 130 linii kodu około. Dodatkowo tam wyszedł typ pod spodem, tam wyszło dużo maszynerii. Więc zobaczmy te maszynerie, jak to działa. Pierwsza rzecz to po skompilowaniu tej metody tam już nie ma żadnego asynka. Async był tylko dla kompilatora. Na poziomie .NET-u async nie istnieje. To jest tylko dla kompilatora. To jest pierwsza rzecz ważna. Druga rzecz ważna jest taka, że tam powstał jakiś śmieszny typ, a dokładniej typ o jakiejś dziwnej nazwie, program, coś tam, D, podkreślenie, podkreślenie 1. To jest typ, który generuje kompilator po to, żeby zarządzać tą maszyną stanów dla tej pojedynczej metody. Dla każdej metody asynchronicznej on będzie generował takie typy, więc tam tych typów powstanie dość dużo.
I to, co my robimy z tym typem na początku, to my sobie ustawiamy stan na jakąś magiczną minus jedynkę, więc magic numbers w pełnej klasie. Potem odpalamy metodkę start, a potem zwracamy taska. I teraz zauważmy, że my już w tym momencie mamy najzwyklejszą w świecie metodę. Tu nie ma żadnej magii awaita, tu nie ma nic. To jest zwykła metoda C-sharpowa. To jest zwykła metoda, którą moglibyśmy napisać z palca. To jest metoda, którą moglibyśmy napisać w COBOL.necie albo w VB.necie, albo w czymkolwiek by nam tam trzeba było i działałoby to dokładnie tak samo. I to, co dla nas będzie teraz interesujące, no to ten typ. Co to dokładnie robi? Jeżeli my sobie zajrzymy do tego typu, no to po pierwsze, on ma jakieś pole integerowe o nazwie stan i to będzie liczba, która nam będzie mówiła, gdzie my jesteśmy. Za chwilę zobaczymy, jak to działa. Będzie miał jakiś builder, który nas teraz nie będzie interesował, ale ma też trzy pola na awaitery. Pamiętają Państwo, jak awaitowaliśmy integera? Tam było get awaiter, tak? I tu widzimy trzy różne typy awaiterów. Jak robiliśmy task from result, no to my tam robiliśmy task from result od bula, bo przekazaliśmy jakieś true czy false, nie? No to widzimy task awaiter od bula. To jest dokładnie po to. Jak robiliśmy potem task delay, no to on nie zwracał nic, tak? I mamy task awaitera takiego gołego, niegenerycznego. Potem robiliśmy task yield, no i widzimy, że mamy yield awaitera, tak? I teraz są różne awaitery w zależności od tego, co my robimy i my możemy sobie te awaitery różne implementować. Ale widzimy, że mieliśmy trzy awaity w metodzie i są trzy awaitery. Jedziemy dalej. Ta metoda, dokładniej o tu w tym miejscu, my na tym typie wywołujemy metodkę start. I ta metodka start pod spodem robi moveNexta na maszynie stanów. Zapamiętajmy metodę moveNext, bo ona nam się przyda wielokrotnie w trakcie najbliższych slajdów. I jak my sobie do tego moveNexta zejdziemy, to zobaczymy, że w tym całym kodzie, który był wygenerowany, no to moveNext to jest taka duża metoda, która jest od linijki 34 do 100, bla bla, 105. Czyli to jest kawałek kodu, tak? I teraz jak ten kod został wygenerowany? Ten kod po pierwsze przepisuje nam ten stan, magiczną minus jedynkę, ale po drugie ma try catcha. Pamiętamy, że my z tamtej metody rzucaliśmy wyjątek i teraz widzimy, że ten wyjątek od razu zostanie złapany tu. To jest pierwsza rzecz ważna z asyncem. Async zmienia nam obsługę wyjątków, że te wyjątki zawsze będą złapane i obsłużone przez taska, którego używamy. Taska, value taska, albo ciekawostka, co będzie w metodach async void. No to też sobie za chwilę zobaczymy, tak? Widzimy, że mamy wielkiego try-catcha. Wchodzimy teraz do try'a. Zobaczmy, co się tam dzieje. I teraz jak ja Państwu pokazywałem tę metodę na początku, ona miała cztery logiczne części podzielone trzema awaitami, tak? To te logiczne części są podzielone w taki sposób. One są tutaj posiedkane i widzimy, że dwójka na przykład jest w dwóch miejscach, tak? Trójka też jest w dwóch miejscach. Co więcej, widzimy nasze cudowne go-to. Czyli to jest dokładnie typowa maszyna stanów wpisana z GoTo, najlepsze wzorce akademickie, która właśnie implementuje nam całą tę magię, dobra? I to, co my tu robimy, też bardzo ważna rzecz, to my na samym początku mamy switcha. I ten switch, on bierze zmienną, która przyjmie tę magiczną liczbę ze stanu, która na początku była minus jedynką, okej? I zaczynamy teraz patrzeć, jak nam się to wykona. Odpalamy naszą metodę, odpalamy metodę dla przypomnienia taką, czyli odpalamy task from result, task delay, yield, wyjątek, bla, bla, bla. I patrzymy, co się dzieje. Czyli odpalamy to, to nam się skompilowało, odpala metodę start, start odpala metodkę moveNext, w moveNextie bierzemy stan, który jest minus jedynką, wchodzimy do try'a, wchodzimy do switcha i tu się zaczyna pierwsza ciekawa rzecz. Mianowicie patrzymy na tego switcha, czy mamy labelkę dla minus jedynki? Nie mamy. Więc to, co robimy, to idziemy do defaulta i tu widzimy, że jest kawałek kodu, który my napisaliśmy, tak? Czyli tam był console write line, a potem my robiliśmy awaita na task from result. No to widzimy, że robimy task from result i bierzemy awaitera, tak? I potem my patrzymy, hej awaiterze, czy ty się już skończyłeś? Task from result ma tę przyjemną rzecz, że on jest od razu skończony, no bo ma wartość, nie musi na nic czekać, tak? Więc to, co my robimy, zauważmy w tym momencie, to my do tego ifa nie wchodzimy, czyli cały ten kod nam się nie wykona, ale my idziemy dalej do awaiter get result. I ten get result zwróci nam tutaj, co on nam zwróci? False'a, tak? No bo zrobiliśmy from result bool false, nie? I my ten wynik od razu weźmiemy bez blokowania, bez niczego i jedziemy dalej. Mimo, że zrobiliśmy awaita,
to nie było, co więcej, złapaliśmy kontekst synchronizacji, to nie było żadnych machlojek z wątkami, z kontekst switchami, z odpaleniem czegokolwiek, ba, nie było nawet żadnego kodu asynchronicznego per se. Wykonaliśmy kawałek kodu synchronicznego, zrobiliśmy awaita, await się momentalnie zakończył i jedziemy dalej. No to patrzymy, co nam się dzieje z tym, jedziemy dalej. Skończyliśmy w linijce 72 i to, co my robimy dalej, to w linijce 73 mamy kawałek dalej. Second part wypisujemy. No i bierzemy sobie awaitera dla task delaya, nie? Znowu patrzymy, hej, awaiterze, czy ty jesteś skończony? Task delay ma to, że będzie musiał spać, więc tu dostaniemy nie jestem wykonany jeszcze, więc my wejdziemy do tego ifa. I to, co my zrobimy, to ustawimy sobie stan na jedynkę. To jest po prostu magiczna wartość, która potem ten switch ją wykorzysta, żeby wiedzieć, gdzie on był i na co czeka. I potem to, co my zrobimy, to zrobimy await and save on completed machinery pod spodem, żeby zapisać kontynuację i robimy returna. Najzwyklejszego w świecie returna. My wychodzimy z tej metody. Zanim wyjdziemy, to my musimy zapisać kontynuację. To patrzmy, co się dzieje z tą kontynuacją. Ta kontynuacja będzie nam tworzyła coś, co się tutaj nazywa get completion action, a potem zrobi unsafe on completed. Unsafe tutaj nie oznacza unsafe'a, tego słowa C-sharpowego, gdzie bawimy się wskaźnikami, tylko chodzi o to, że ta kontynuacja zostanie wykonana potencjalnie spoza kodu zarządzanego, czyli przyjdzie nam sterownik, który nam powie, hej, przyszedł pakiet z internetu, albo skończyłem odczytywać plik i to nam kopnie ze świata niezarządzanego do świata zarządzanego i dlatego tutaj jest słówka unsafe. No i my to, co robimy, to robimy sobie taką kontynuację, która nazywa się move next runner. Prosiłem Państwa o zapamiętanie pewnej metodki o nazwie move next. Można się domyślić, co move next runner będzie robił, czyli my zapisujemy sobie taki obiekcik, kontynuujemy dalej, że my spisujemy te wszystkie rzeczy i ten move next runner, to co on robi, to on odpala move nexta na tej maszynie stanów. Czyli widzieliśmy wcześniej z taskiem, że on ma kontynuację, tak? I te kontynuacje, tam było finish continuations, on robił schedule and start, tak? Tu robimy kontynuację, która będzie move next runnerem, która wykona nam move nexta, ok? Czyli tak my będziemy te dwa światy spinali. I kontynuując dalej, my musimy te kontynuacje zapisać sobie na tasku. No i teraz widzimy, że jeszcze w ogóle w klasie task mamy osobną, de facto całą osobną logikę do wspierania awaita. Tam w tym tasku są de facto dwa różne taski. Jak Państwo pójdą na metody, to popatrzeć, to chociażby jest set continuation, ale jest też set continuation for await, bo to jest kompletnie inna kontynuacja. I kolejny przykład tego, że no separation of concerns, no nie bardzo to nam wyszło. Ustawiamy tę kontynuację, która będzie move next runnerem i teraz ta kontynuacja robi nam tę kluczową rzecz. Mianowicie ona będzie patrzyła, czy złapaliśmy kontekst synchronizacji. Czyli czy było configure await true, czy było configure await false. Jeżeli było true, no to my tam robimy po prostu synchronization context, czyli my złapiemy kontekst synchronizacji i jego wykorzystamy. Jak daliśmy configure await false, idziemy przez task schedulera, czyli przez domyślną thread pool. Potem zapisujemy tę kontynuację i teraz w pewnym momencie, jak to nam się zacznie wykonywać, no to będziemy widzimy, że to synchronization context, awaiter, continuation, bla, bla, bla się odpali i to po całej tej maszynerii, to co ona zrobi, to weźmie ten kontekst synchronizacji i na nim zrobi post. I to nam domyka ten cykl, czyli co się teraz dzieje? Mieliśmy taska, który miał kontynuację, ta kontynuacja wykonywała się albo jak task ją kopnął, albo jak ją coś kopnęło z zewnątrz i ta kontynuacja dostawała schedule and run, tak? A teraz widzimy, że ta kontynuacja zapisała sobie kontekst synchronizacji i robi move next runnera, który zostanie wykonany przez kontekst synchronizacji. Czyli przyjdzie nam kontynuacja, kopnie synchronization context odpali kawałek metody, która zrobi move next i odpali nam te metody ponownie. I tym sposobem, jak my to wszystko zaschedulujemy sobie, to my wracamy do tego kodu tu i my widzimy, że my robimy najnormalniejszego w świecie returna. Tu nie ma żadnej magii, my robimy returna stąd, wychodzimy z metody move next i my wychodzimy z tej metodki move next, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd, wracamy tu i my zwracamy taska. I to jest ten task, który będzie trzymał tę kontynuację, która potem zrobi synchronization context, przekaże mu move next runnera, który zrobi magię dalej. A co zrobi move next runner? Odpali nam ponownie metodę move next.
Czyli jak się nam task delay skończy, to to, co się dzieje dalej, to my wracamy do metodki move next, czyli wracamy tu, zapisujemy sobie stan i wchodzimy do try-catcha. Okay? W try-catchu znowu idziemy przez switcha i my tym razem do switcha wejdziemy i zauważmy, że tu ustawiliśmy stan jedynkę, mamy case'a dla jedynki, wyciągamy task awaiter, w ogóle resetujemy stan, wyciągamy ten task awaiter, który sobie zapisaliśmy na boku i robimy jumpa, a tego jumpa robimy stąd o tu. I co my tu na samym dole robimy? A no robimy awaiter 2 get result. Czyli my de facto wstrzymaliśmy tę metodę na jakiś czas, potem coś nam kopnęło, hej, odpal tę metodę ponownie. Ta metoda wyciągnęła sobie stan, który miała przed wstrzymaniem się i teraz bierze get result. I teraz ten get result już nam zwróci wynik, bo on już tam jest. Okay? Czyli kontynuujemy w tym momencie po pierwszym awaicie i widzimy, ten await przeszedł przez kontekst synchronizacji. Czyli tu potencjalnie był kontekst switch, tu potencjalnie jesteśmy na innym wątku, tu potencjalnie zadziała się magia, dobra? No i kontynuujemy dalej, przeskakujemy te slajdy. Kolejny kawałek kodu to jest dokładnie ta sama mańka, czyli piszemy coś tam, bierzemy get awaiter, czy on się skończył, nie skończył się, więc znowu await on save on completed. Tym razem await on save on completed używa innego awaitera, a ten inny awaiter na przykład zawsze idzie przez tam, przez kontekst switcha, czyli jak złapaliśmy kontekst synchronizacji, to on go zawsze kopnie, jak go nie złapaliśmy, zawsze idzie przez thread pool, no i zasadniczo dzieje się ta sama maszyneria pod spodem, co poprzednio. I na samym końcu, to co nam się dzieje, to my rzucamy wyjątek i ten wyjątek jest momentalnie łapany tu, czyli ten wyjątek nie zostanie spropagowany od tak. Zawsze jak dajemy async na metodzie, to wyjątek jest zawsze ustawiany na tym tasku, a nie jest rzucany od tak sam z siebie. I to by było tyle, jeżeli chodzi o maszynę stanu async i awaita. I to jest to, co łączy nam te dwa światy, synchronization, kontekst i całą resztę. Jeszcze kilka rzeczy, zanim pójdziemy do błędów, wyjątków i całej reszty. Mianowicie, jak sobie to kompilujemy w debugu, to na przykład to D podkreślenie jedynie z klasą, w release z strukturką, a jak zrobimy sobie async taska kontra async voida, no to one się różnią tym, że tam był jeszcze taki obiekcik, który się nazywał method builder, no i tutaj jest async task, tu jest async void, one różnią się tym, że inaczej na przykład propagują wyjątki. Async task złapie nam ten wyjątek, a async void w ogóle nam rzuci go asynchronicznie z out of banda. Ale to zaraz zobaczymy, że tak powiem na żywo, więc to nas nie interesuje. Są jakieś pytania do tego? Nie. Jeżeli async method builder jest strukturą i mamy w takim wypadku dużą metodę, która ma dużo awaitów, dużo lokalnych zmiennych, to znaczy, że technicznie taka metoda mogłaby wygenerować strukturę, która jest większa niż dostępna pamięć na stacku. Mogłaby. Okay. Owszem. Kontynuujmy w takim razie. Rozumiem, że .NET, znaczy kompilator C Sharpa nie rozpoznaje tego case'a. Nie, nie rozpoznaje z tego względu, że tak samo on nie rozpoznaje, czy ty na przykład nie robisz wywołania rekurencyjnego, które by przepełniło stos. Nie? To jest ogólnie problem stopu nierozwiązywalny, ale zasadniczo rzecz biorąc, ty mogłeś skonfigurować swój wątek na przykład, żeby on miał 150 MB i mogłeś to zrobić w runtime, nie? Więc on nawet nie jest w stanie tego wydedukować, a zasadniczo megabajt stosu raczej wystarczy do większości rzeczy, więc to też nie jest aż tak duży problem. No, przynajmniej w teorii. Czy ktoś się spalił, zaczyna. No, dokładnie tak. Dobra, i teraz zobaczmy, gdzie możemy dostać po tyłku od tego wszystkiego. Deadlocki, pierwsza rzecz, albo najważniejsza rzecz z tej prezentacji. Async all the way up. Jak Państwo robią metodę jedną asyncową, to async do samej góry. W życiu nie robimy dot wait, w życiu nie robimy dot result synchronicznie. Nie i już. Robił ktoś z Państwa? Łapka w górę? Ja, oczywiście, wszyscy robiliśmy, nie? Nie robić. I configure await for swam? Tak. Jakby z czym to się wiąże, że... Bo widziałem bardzo często, po prostu ktoś pisał unit test, gdzieś był użyty jakaś asynchroniczna metoda, ktoś nie ogarnął i po prostu nacisnął, w sensie wpisał result, bo wtedy ten kompilator nie krzyczał, tak? To jakby... Dlaczego ten result tak właśnie powoduje to całe? Zaraz zobaczymy. Będzie ze 6 slajdów o tym zaraz. Druga rzecz, na czerwono, configure await false
Zawsze, do samego dołu. Oficjalnie dokumentacja mówi Państwu, że tego, że to trzeba dawać tylko w kodzie, który jest w bibliotekach, nie w kodzie w biznesowym. Ja Państwu radzę używać tego zawsze, chyba że Państwo wiedzą, że Państwo potrzebują kontekstu synchronizacji, a to będzie Państwu potrzebne raczej teraz tylko w Blazorze, w Xamarinie albo w jakichś WPF-ach czy coś tam. Poza tym zawsze Configurate Forms. I teraz zobaczmy, dlaczego to nam się psuje. Synchronization Context działa w ten sposób, że my go konfigurujemy p... Tu było pytanie? Jak i przy aktorach. Albo Orleans, to lepiej nie używać. Dokładnie tak, bo to jest oczywiście inna sytuacja, w której ten synchronization context nam się jednak przydaje do czegoś. Ja bym dodał jeszcze chyba jedno do tego poprzedniego, żeby używać obu jednocześnie. Tak, tak. Na przykład, jeżeli gdzieś nie użyjemy asynka i mamy wywołanie async, sync, async, a wszędzie użyjemy configurate'u, tak, tak, my w ogóle powinniśmy przy awaitowaniu jeszcze czekać z timeoutami na przykład, tak. Bo await zawsze może Państwu się zdeadlockować, tak? A jak zrobić timeouta na awaicie? A no nie jest to trywialne, a obsługa wyjątków, jak zapiąć kontynuację? Tak naprawdę w porządnym kodzie produkcyjnym zamiast robić await metodka, Państwo powinni mieć await metodka, configure await false, configure exception handling, configure timeout. To się robi długie, ale tego Państwu w tutorialkach już nie pokazują, nie? Trochę szkoda. Dobra, zobaczmy sobie te deadlocki. Pierwsza rzecz, deadlocki i ogólnie configure await false robi się per wywołanie. Czyli jak my tu robimy awaita, tu nie ma żadnego configure await false, tu łapiemy kontekst synchronizacji i widzieliśmy z poprzedniego kodu, że jak odpalamy ten kod, wyobraźmy, to jest przede wszystkim jakiś handler tam z WPF-a czy czegoś tam innego, odpalamy tę metodę i to, co my robimy, to odpalamy od razu tę metodę synchronicznie, tak? Tu łapiemy kontekst synchronizacji. Wchodzimy do tej metody, robimy await download async, robimy configure await false. Teraz, jeżeli download async wymagał kontekst switcha, a nie musiał, bo na przykład mógł mieć dane skeszowane, ale jeżeli wymagał, to cała kontynuacja ta poleci tak naprawdę przez thread poolę, bo nie złapaliśmy kontekstu synchronizacji, czyli nie pójdziemy przez żadne specjalne maszynerie, tylko przez thread poolę. To oznacza, że my tu w tym miejscu potencjalnie zmieniamy wątek. I to oznacza, że jak tu byliśmy na wątku UI-a, to tu w tym miejscu jesteśmy na wątku thread pooli, potencjalnie, bo nie musi. Jeżeli to nam na przykład nie zablokowało, w sensie nie musiało czekać, to dalej jesteśmy na wątku UI-a. Tu robimy kolejną rzecz, czyli znowu sobie robimy jakiegoś awaita, tu znowu robimy configure await false, który już nam potencjalnie nie robi nic, bo już jesteśmy na wątku thread pooli, więc nie ma znaczenia, bo już nie ma kontekstu synchronizacji. Ale wracając z tej metodki, ta kontynuacja złapała kontekst synchronizacji, czyli to wraca nam na wątek UI-a, tak? Czyli ten kawałek kodu już będzie na wątku UI. I teraz popatrzmy, czemu to deadlockuje. Weźmy sobie prosty kod z aplikacji konsolowej. Robimy jakąś metodę asynchroniczną i robimy naszego kochanego dot waita, tak? I teraz co się dzieje? My tu robimy await task delay, łapiemy kontekst synchronizacji i tę kontynuację chcemy odpalić na kontekście synchronizacji. To jest aplikacja konsolowa, tu nie ma kontekstu synchronizacji, to się wykona na thread pooli, to się zawsze kiedyś wykona, czyli zawsze ten wątek się odblokuje, ok? Wszystko działa. Ctrl-C, Ctrl-V do WPF-a. I co się dzieje, czy tam w WinFormsach? I co się dzieje? Łapiemy kontekst synchronizacji. W aplikacji desktopowej jest kontekst synchronizacji, który chce działać na wątku UI-a. To oznacza, że ta kontynuacja stąd będzie chciała iść na wątek UI-a. Ale co robi wątek UI-owy? On sobie legitnie czeka z dot waitem, czyli jest zablokowany. Czyli ta kontynuacja nigdy się nie wykona, bo wątek UI-owy jest zablokowany. Mamy deadlock przy użyciu jednego wątku, tak? Jak to rozwiązać? No najprostsza rzecz, configure await false. Dlaczego? Bo teraz ta kontynuacja nie złapie kontekstu synchronizacji, pójdzie przez task schedulera, czyli przez thread poolę, kiedyś się wykona, tak? Czysto teoretycznie działa, jest złoto, możemy wołać dot waity. No nie do końca, bo bardzo często, szczególnie w kodzie WinFormsowym było, że my potem sobie robiliśmy jakiegoś invoke'a, bo trzeba nam poprawić etykietkę, a my nie wiemy, gdzie ten kod się wykonał, czy na wątku UI-a, czy gdzieś indziej, to my explicit prosimy, hej, chodźmy na wątek UI-a. No a co robi wątek UI-a? No czeka sobie radośnie. Mamy deadlock, nie? Jak to naprawić, proszę Państwa? Pokazuję hack, którego oczywiście używał kolega. Mianowicie zamiast robić synchronicznego dot waita, to my sobie biegamy w pętelce i odpalamy do events na kolejce, na message pumpie. I kiedyś ta kontynuacja
tutaj z tego miejsca wrzuci nam wiadomość na kolejkę, hej, wywołaj mi te lambdę na wątku UI-a. My to wykonamy tu w do events, czyli ta kontynuacja tutaj się po prostu zakończy, czyli cała ta metoda się zakończy, czyli w pewnym momencie to is completed będzie po prostu true i przerwiemy tę pętelkę. To nam oczywiście zablokuje wątek UI, on się tam zamrozi, ale nie będzie deadlocka. To jest oczywiście hack dla opornych, może nie, dla zainteresowanych, o, dla kreatywnych, tak? Kontynuujemy, czyli widzimy w GUI-u, Ctrl-C, Ctrl-V z konsoli do GUI-a, deadlocki. Co się dzieje dalej? Dalej, configure await false. Tu złapaliśmy, co my robimy? Mamy metodkę na przycisk, my odpalamy jakąś metodę wait one, no i robimy sobie dot result, dot wait albo jakiegoś get awaitera, po prostu robimy tak sztubacko. No i co się dzieje? Wait one nie łapie kontekstu synchronizacji, ok? Wait two łapie kontekst synchronizacji, a wait three nie łapie kontekstu synchronizacji. Co się dzieje? Ta kontynuacja poleci nam na Fred Pule, bo nie złapaliśmy kontekstu synchronizacji, czyli się wykona. Ale ta kontynuacja no już będzie chciała złapać kontekst synchronizacji, czyli będzie chciała iść do UI-a. A co robi UI? Radośnie sobie czeka, czyli deadlock. Configure await false do samego dołu na każdej absolutnie pojedynczej metodzie. Inna rzecz, gdzie nam się to wysypie, testy jednostkowe. Ta tutaj? To nie musi być, no bo czeka synchronicznie, nie? No. Tak, od herezja, no ale tak, taki był przykład. Dalej, co się stanie, jak my zrobimy sobie new form w testach jednostkowych? Oczywiście to tylko kolega robił, nie, to nigdy nie my, nie? Co się stanie? Proszę Państwa, ta metoda asyncowa będzie chciała złapać kontekst synchronizacji, który jest kontekstem synchronizacji nunita. Czyli ona będzie czekała, aż się wszystko zakończy, ale new form pójdzie i sprawdzi, hej, czy jest kontekst synchronizacji winformsowy ustawiony? Nie jest. No to ja z buta zmienną globalną podmieniam. I co się dzieje? W tym momencie ta kontynuacja wykona nam się na innym kontekście synchronizacji. NUnit tego nie widzi. I ten test się nigdy nie kończy. Jak to naprawić? No kolejny piękny hack od kolegi. Napisujemy sobie zmienną globalną przed zrobieniem new forma, a potem przywracamy ten kontekst synchronizacji na NUnitowy, tak? Haki na hakach, ale działa. I to pokazuje, tam jest zmienna globalna, która jest pod spodem, to jest fantastycznym wzorcem projektowym, który Państwa może kopnąć często w tyłek. Takich deadlocków jest po prostu multum, więc ogólnie w życiu nie wołamy dot wait, bo to się źle kończy, a kontekst synchronizacji jest tak naprawdę ważniejszy. Task completion source my sobie pominiemy, to też sobie pominiemy, bo ja w ogóle widzę, że mi się czas kończy, to trzeba by jeszcze trochę przyspieszyć. Ja mam jeszcze dla Państwa parę rzeczy. Dobra, to jedziemy do wyjątków, proszę Państwa. Teraz tak, jeżeli mamy metodę voidową, no to ten wyjątek będzie spropagowany w trybie out of bound. A jeżeli mamy metodę taskową, no to ten wyjątek będzie zapisany na tasku. I teraz jest kwestia taka, że jak my na taska nie zaczekamy, to po pierwsze my ten wyjątek możemy zgubić, a po drugie jest coś takiego jak garbage collector. Jak garbage collector znajdzie taska z wyjątkiem w środku, no to garbage collector będzie taki, że ten wyjątek weźmie i spropaguje. I to też nam może zabić aplikację. Co więcej, to jest niedeterministyczne. To się bardzo często zmieniało w .NET Frameworku, w .NET Core między wersjami, więc to może być po prostu tak, że Państwo pewnego dnia zmigrują aplikację na coś innego, albo Państwu pewnego dnia ta aplikacja działa odrobinę za dużo i nagle wpada jakiś wyjątek, który Państwu ubija aplikację i nie wiadomo skąd się to wzięło. Tak? To jest jak Segfault albo Memory Corruption z C++. Widać, że się popsuło, ale skąd, dlaczego, to już jest trudne. I teraz sobie zobaczmy to na żywo w jakimś tam przykładzie. Tak? Czyli weźmiemy sobie przykład exception in async. Swoją drogą Państwo widzą, ile jeszcze mam tu przykładów do zrobienia, więc jedziemy z tematem. To co robimy? No mamy jakąś metodkę main, która sobie robi try catcha, odpala metodę throw. Metoda throw jest piękna, async voidowa, śpi na 300 milisekund, rzuca wyjątek, nie? I co się stanie? No robimy throwa, no i jesteśmy w try catchu. Fajnie byłoby, jakby to się złapało. No nie bardzo, zabiło nam aplikację, tak? No dobra, ale możemy być mądrzejsi. Dołóżmy sobie slipa w środku, nie? Bo tu śpi na 300 milisekund, tak? A my pośpimy 1,5 sekundy. Złapiemy wyjątek czy nie złapiemy? No i odpowiedź znowu powinna być w miarę dla Państwa jasna. Nie złapaliśmy tego wyjątku, czyli my tych wyjątków za bardzo nie złapiemy. Ale co się stanie, jeżeli my zmienimy tę metodę z async voida na async taska? A no odpalamy... O,
O, to jest ciekawe. Czemu ja tutaj ten wyjątek dostałem? Bo ja tego wyjątku w ogóle nie powinienem dostać. Najwyraźniej zmieniło się coś w systemie, bo to jest ciekawa rzecz. Te rzeczy, które ja tu Państwu pokazuję z różnymi async voidami i wyjątkami czy coś tam, to też bardzo zależy od tego, ile jest system uruchomiony. To jest ciekawa rzecz, dlaczego te rzeczy nam się zmieniają. Ale async task, ja go nie awaituję i on tutaj nawet powinien nam powiedzieć, dobra, tylko on nam to wygasił i to jest otter, złapaliśmy, ponieważ my tego nie awaitujemy, to coś wykonuje się zanim się ten task skończy. Czyli my tego wyjątku w ogóle nie złapiemy i czysto teoretycznie ten wyjątek mi nie powinien lecieć, no teraz mi leci. Jak Państwo to odpalą pewnie w domu, to pewnie będzie inaczej. Ale jest inna kwestia. Inna kwestia jest taka, że zakładając, że to demo zadziałało tak jak trzeba, czyli ten wyjątek nam zniknął, to jest pytanie, czy my możemy ten wyjątek w jakiś sposób odzyskać. I na to jest sztuczka, mianowicie jest... A, zaraz, ja bym nie chciał tego pokazać. Ja bym chciał pokazać, co ja bym chciał pokazać, bo mi się te demka teraz popsuły. Ojej, mnie się to demko zgubiło, które by mnie interesowało. To wróćmy do slajdów. Dobra, bo ona się nazywa Unobserved Task Exception. To idziemy sobie tu, dobra? I teraz to, co się dzieje, to ja mogę się zapisać na takiego eventa na task schedulerze. Hej, był wyjątek, na którego ty nie zawaitowałeś. I teraz to coś powinno, jeżeli ja to odpalę, no to widzimy, że po pierwsze wywołał się test i ten test rzucił nam wyjątek, a ja czekam w readline'ie, tu się nic nie dzieje, nie ma żadnego wyjątku, tak? To jest wszystko po cichutku. I teraz jak ja wywołam garbage collector, no to widzimy, że tutaj poleciała ta lambda z tego task schedulera, którą sobie dopiąłem, że hej, był wyjątek. I my w ten sposób możemy sobie na przykład dopisać logowanie do tych wyjątków, których nie obserwowaliśmy. Więc ogólnie kolejna rzecz, którą zawsze robimy, zawsze sobie dołóżmy handler na to, żeby te wyjątki logować. I teraz jest ciekawa kwestia, ten handler chyba nie jest wołany w dotnecie 6. Nie wiem dlaczego, ale jak ostatnio robiłem warsztaty z ludźmi, to mi ktoś pokazał, że ten handler nie jest wołany. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale może być tak, że coś zmienili jeszcze pod spodem, więc ogólnie lepiej awaitować te taski, zawsze. Dobra, to mamy i widzimy, że w zależności od sygnatury, async void, async task, czy zawaitowaliśmy, czy nie, to te wyjątki nam działają inaczej. Ja też jeszcze Państwu powiedziałem taką rzecz w ogóle, że jak poleci wyjątek, którego my nie złapiemy na gołym wątku, to nam zabija aplikację. I czy da się coś z tym zrobić? No i tutaj też Państwu zrobię takiego bardzo króciutkiego sneak peeka z zupełnie innej mojej prezentacji, mianowicie z ręcznego zarządzania pamięcią. To, co my możemy sobie zrobić, to ja tutaj tworzę wątek, który ma taką lambdę, która rzuca wyjątek. To by mi normalnie zabiło aplikację. Ale to, co ja mogę zrobić, to ja mogę użyć bardzo dużo kodu low-levelowego z WinAPI-a, mogę sobie wygenerować kawałek kodu maszynowego w miejscu, następnie mogę wziąć konstruktor Freda, ten konstruktor, który ja wołam o tu, i ja mogę go na poziomie kodu maszynowego podmienić w taki sposób, żeby zamiast normalnego konstruktora wywołało mi się coś takiego. Czyli żeby ta lambda opakowała mi się jeszcze w try-catcha. Więc takie rzeczy też da się robić i to na przykład robiłem w IKVM-ie, jak mi tam Java właśnie psuła. I jak coś takiego zrobimy, no to wtedy możemy sobie właśnie normalnie łapać te wyjątki. Ale to jest ogólnie taki też kolejny hardcore, którego lepiej nie robić na produkcji, no chyba, że już trzeba. No ale dobra, kontynuujmy. To mamy. Kolejna rzecz, która jest dla nas ważna, to że async został wpasowany na siłę do starego taska, ok? I ten stary task w TPL-u miał jeszcze taką rzecz, że on mianowicie mógł tworzyć, to mnie nie interesuje, on mógł tworzyć drzewo tasków. To nie było tylko, że my odpalamy taska i on ma jedną liniową kontynuację, tylko mogliśmy zrobić drzewo tasków, czyli jeden task miał na przykład dwójkę dzieci, tak? I teraz co się dzieje, jeżeli my taki kawałek kodu spróbujemy sobie zawaitować? Aggregate exception, odpalamy i patrzymy, co się dzieje. Dobra, my tu odpalamy kawałek kodu, który... A, po pierwsze to się wywaliło, to jest przewidywalne, ale my tu odpalamy metodkę, która robi dwójkę dzieci, która każda rzuca inny wyjątek, jakiegoś first taska i second taska. I my tę metodę, która zwraca nam taska, my ją po prostu najnormalniej w świecie zawaitujemy. Teraz co się dzieje? Ano dzieje się, proszę Państwa, to, że my dostaliśmy tylko pierwszy wyjątek.
My zgubiliśmy drugi wyjątek i jego tutaj nie ma. I Await tego wyjątku nie odzyska i to the best of my knowledge w tym momencie nie da się tego żadnym sposobem Awaitem odzyskać drugiego wyjątku. A ponieważ państwo nie mają pojęcia, czy task jest de facto taskiem asyncowym, czy może jest taskiem z świata TPL-a, albo może ktoś tam robi herezję pod spodem, to z Awaitem państwo tego wyjątku nigdy nie złapią. Jak to trzeba zrobić? Ano zamiast używać Awaita, trzeba tak naprawdę użyć jeszcze starego, dobrego kawałka TPL-a, gdzie robimy sobie kontynuację, która nam po prostu zadziała tylko jak był tam faulted, czyli jak były jakieś wyjątki. I ta kontynuacja pod spodem dostanie gołego jakiegoś tam aggregate exception i ten aggregate exception, tutaj państwo widzą, że nam wypisuje oba te wyjątki. Czyli czysto technicznie, teoretycznie, jak ja państwu mówiłem, że państwo muszą zrobić await foo, configure await false, configure timeout, configure exception handling, to to państwo muszą zrobić configure exception handling, bo państwo nigdy nie wiedzą, jakie wyjątki lecą pod spodem. O ile w normalnym kodzie, że tak powiem, to już byłby przerost formy nad treścią, o tyle jak państwo ładują jakieś pluginy zewnętrzne albo robią państwo interopa do innych rzeczy, no to to już jest bardzo, bardzo duża, bardzo ważna rzecz. Osobną kwestią też jest to, jak już jesteśmy tak przy wątkach, to nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, że każda aplikacja dotnetowa jest wielowątkowa. Absolutnie każda. Dlaczego? Bo tam zawsze jest dodatkowy wątek, który robi finalizery, czyli wywoła te państwa destruktory. Teraz jest ciekawa kwestia, mianowicie taka, że państwo mogą ustrzelić bardzo prosty race condition, który na przykład też ja ustrzeliłem. Mianowicie zobaczmy, co nam się tu podzieje. Mamy taki fajny finalizer race condition, którym zobaczmy, co my robimy. Ja będę robił coś takiego, że ja tak naprawdę chcę odpalić kawałek kodu, który otwiera strumień, i do tego strumienia zapisuje jakąś treść, zapisuje nam pliczek, zapisuje nam jakiegoś stringa, tego stringa ABC. Okay? I teraz to, co ja będę chciał robić, to będę chciał zrobić sytuację, w której dostanę ten race condition. A skąd się bierze race condition w tej aplikacji? My robimy sobie usingi na streamach czy coś tam. Jak państwo zrobią file write all text, to pod spodem będzie dokładnie ten kod, więc to nie jest tak, że ja tu robię jakąś herezję. I teraz, gdy wszystko pójdzie nie tak jak trzeba, to może być tak, że ten using zacznie państwu wywoływać dispose'a, tak? Ale dispose może być też wywołany w momencie zamykania aplikacji. Więc ja będę próbował zamknąć aplikację od środka i w tym momencie, jak zamykam aplikację, to .NET może wywołać państwu finalizery. Więc coś innego też wejdzie i też spróbuje odpalić dispose'a. A ponieważ tam nie ma żadnego lokowania, to państwo mają race condition, więc sobie odpalmy ten kawałek kodu. I to, co państwo widzą, to tutaj strasznie dużo mruga, bo ja po prostu odpalam ten program w pętli, aż on się w końcu wywali. Dajmy mu może, no tak powiedzmy z pół minuty, może minutę, zazwyczaj tyle mu zajmuje. Ja państwa postaram się zagadać. W tym czasie mogę na przykład państwu opowiedzieć głupiego suchara. Co robi worek, jak się zmęczy? Odpowiadam, śpiwór. No i teraz czekamy na ten wynik. No mogłoby się wreszcie wywalić, nie ukrywam, byłoby sympatycznie. Jak nie, to zaraz odpalimy filmik, na którym to mi się wywala. Odpalałem to w pociągu, jak tutaj jechałem i się wywaliło dość szybko, więc... jest! Wywaliło się. Dlaczego to się wywaliło? Ano to się wywaliło, bo ja odpalam tę aplikację w kółko i jeżeli zobaczę, że w pliku jest więcej niż trzy znaki, więcej niż to ABC, no to ja sobie odpalam debugera, żeby dać do zrozumienia, hej, rypło, nie? I co się teraz dzieje? I ja teraz sobie pójdę po prostu, może nie tu, ja sobie pójdę do tego katalogu, gdzie ja to wszystko tworzę. Jak ja tu pójdę do jakiegoś bina, ja to pewnie w debugu odpalam, o, tu jest piękny pliczek 0, ja ten pliczek otworzę w notepadzie, państwo widzą ABC, ABC. Dostaliśmy race condition w najnormalniejszej aplikacji dotnetowej, w najnormalniejszym użyciu usinga. To państwu grozi w każdej aplikacji, którą państwo mają. Czyli tak jak państwu mówiłem, że państwo robią try-catch'e przy tworzeniu wątku, bo państwu grozi śmierć, tak samo tutaj państwu grozi ładny race condition. Jak to rozwiązać? Ano trzeba to rozwiązać w taki sposób, że ja na przykład robię suppress finalize na garbage kolektorze i on wtedy nie wywoła dispose'a z finalizera tych obiektów, tak? To są rzeczy, które też nas mogą kopnąć, jak już gadamy o tych wszystkich wątkach, asyncach i całej reszcie. No ale dobra, przeszliśmy przez wiele tych rzeczy.
Przeszliśmy przez jakieś błędy, wyjątki, jakieś problemy z Async Voidem, Async Taskiem. No i fajnie byłoby wreszcie zawaitować tego Async Voida, tak? Już skaczyliśmy sobie WinFormsy, skaczyliśmy sobie NUnita, skaczyliśmy konstruktor Freda, to zrobimy await Async Voida. I jak coś takiego się, proszę Państwa, robi? My to będziemy robili w taki sposób, że zaimplementujemy własną Fred Poolę, własny task scheduler, własny kontekst synchronizacji i wyciągniemy taska, który tam jest pod spodem. Bo jak Państwo pamiętają tę maszynę stanów, która tam była, tam te taski wszędzie są. Jedyny problem jest taki, że jak metoda jest async void, to ona nam tego taska nie zwraca. Więc my chcemy zejść odrobinkę niżej, żeby sobie tego taska wyciągnąć. No i jak my to robimy? Proszę Państwa, my to robimy w taki sposób, że robimy catch async void i wszystko działa. Catch async void, setas startup project, odpalmy to sobie i tak. I popatrzmy, co się tu dzieje. Mamy metodę throw, która będzie spała przez sekundę, a potem ma rzucić wyjątek, który ma zabić naszą aplikację. I my chcielibyśmy zawaitować tę metodę. Więc to, co robimy, to na początku robimy task scheduler, ten najprostszy, który widzieliśmy na slajdzie, tak? Potem robimy, co my potem robimy? Potem robimy kontekst synchronizacji, który robi własną faktorkę do tasków, która ukrywa ten domyślny task scheduler. Tu jest swoją drogą przykład, dlaczego pisanie takich rzeczy nie jest trywialne i nie jest super wspierane, a zamiast tego używa naszego customowego task schedulera, tak? I teraz w momencie, gdy coś wpada na kontekst synchronizacji, to my używamy naszej faktorki, żeby zrobić tę kontynuację, którą mamy wykonać przez nasz kontekst synchronizacji, tak? A oprócz tego mamy dwa piękne callbacki, albo raczej dwa piękne metodki do zliczania, gdy jakaś operacja się zaczęła i gdy jakaś operacja się skończyła. Więc wtedy tym sposobem wiemy, kiedy wykonaliśmy absolutnie wszystkie kontynuacje spod spodu. I teraz to, co my robimy, to my sobie robimy metodkę pomocniczą, która przyjmuje jakąś tam lambdę. My do tej lambdy po prostu przekażemy odpal nam metodę throw. I teraz my tę lambdę zrobimy w taki sposób, że weźmiemy stary kontekst synchronizacji, zastąpimy go naszym nowym kontekstem synchronizacji o tutaj, odpalimy pierwszego taska, który wywoła nam tę lambdę, którą my przyjęliśmy, a następnie będziemy szli przez wszystkie kontynuacje wrzucone na nasz task scheduler i na nasz kontekst synchronizacji i będziemy je wykonywali po kolei synchronicznie. I jak to zrobimy, to na samym końcu my po prostu przywrócimy ten stary kontekst synchronizacji, żeby nie psuć wątku, ale kluczowe jest to, że my to odpalimy w taskranie. A jak my to odpalimy w taskranie, to mamy taska. I jak my mamy taska, no to my potem możemy tu zrobić get awaiter, get result, wait, await, cokolwiek nam trzeba i my możemy sobie napisać, że złapaliśmy ten wyjątek, że my go sobie połknęliśmy. Czy to jest to? To jest to, tak? Złapaliśmy ten wyjątek i widzimy, że aplikacja nam się wykonała poprawnie. Czyli w ten sposób, przy użyciu tego wszystkiego, co my dzisiaj poznaliśmy, my możemy sobie złapać, zawaitować async voidy i nam to pięknie działa. I podsumowując to wystąpienie, tak jak mówiłem, to jest jedno z kilku. Dzisiaj sobie porozmawialiśmy o kontekstach synchronizacji i o asyncu, jak on jest zaimplementowany pod spodem. Zapamiętujemy, że async do samej góry, broń Boże, dot wait, configure await false do samego dołu. Pamiętamy, że łapanie wyjątków jest trudne i to trzeba by zrobić. Pamiętamy też, żeby dopinać ten handler na niezaobserwowane albo zgubione wyjątki na task schedulerze. Zawsze awaitujemy wszystkie taski. No i zasadniczo to by było tyle. Jeżeli Państwa ten temat zainteresował, no to mam dwa pozostałe wystąpienia stricte asyncu. Jeden to, dlaczego async jest największym błędem C-Sharpa i tam hejtuje przez całą godzinę takimi rzeczami, a drugie, jak zrobić asynka przy użyciu zielonych wątków, czyli jak to zaimplementować. To tam pokazuję, jak to można zrobić inaczej. Jeżeli chodzi o linki, tu przede wszystkim jest ładny QR kod, pewnie ta prezentacja i tak jest na moim blogu, więc jest publicznie dostępna. Jak chodzi o jakieś materiały, bardzo dużo książek na końcu, które są interesujące i pokazują bebechy, trochę linków do mojego bloga, które pokazują te różne haki albo inne rzeczy, które tu Państwu pokazałem, trochę linków poza mojego bloga do internetu, gdzie też sobie opisujemy tego typu różne rzeczy. I podsumowując, dziękuję Państwu za uwagę. Teraz jest dobry moment, żeby zadawać pytania. I czy mamy jakiekolwiek pytania? Czy mamy na czacie jakieś tam pytania? Nie.
No to w takim razie ja Państwu bardzo dziękuję za przybycie. A o, jest pytanie. Słucham. Jak z tym Lizardem Państwu było? Nie wołać, nie wołać. Nie wołać, no bo Lizard po prostu zrobi waita pod spodem i złapie kontekst synchronizacji i zrobi nam deadlocka, tak? To da się zhakować, tak jak pokazywałem w różnych miejscach. Tak. I przez to, że damy kropkę, tak, no bo tak. Tak. To się da zhakować, tak jak pokazywałem, ale no to są twarde haki, których lepiej nie robić. To ja mam jeszcze takie pytanie, bo wspominałeś o tym, żeby używać wszędzie Conquerway Pulse, a kiedyś, nie wiem, kolega mi przekonywał, że bodajże właśnie od dotnet koda, że już to jest w ten sposób zrobione przez Microsoft, że teoretycznie ten kontekst tak nie jest łapany, szczególnie w aplikacjach webowych i że to nie ma w ogóle sensu. To posprzeczałem trochę, ale tak. Słyszałem właśnie takie sprzeczne informacje. Tak, Configure Await Falls w aplikacjach zwykłych, webowych ASP.NET Core nie ma sensu, bo tam już nie ma kontekstu synchronizacji. Ale jest Blazor, on ma kontekst synchronizacji, tam jest różnica. Tak samo .NET Core jest Xamarin, są inne aplikacje aktorowe, tam jest kontekst synchronizacji. Więc to nie jest tak, że w .NET Core pozbyli się tej logiki, to chodzi o to, że w tym najczęstszym scenariuszu apek webowych nie ma już specjalnego kontekstu synchronizacji, więc jest to operacja, która nam nic nie zmienia w tamtej sytuacji. No dobrze, jak nie ma pytań, to ja Państwu bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że było miło i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy. Dziękuję.